Serwus, z tej strony Daniel Kotliński, a to jest podcast Prosto do Strategii, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi rozmawiamy o strategii bez żargonu i banału. Z dzisiejszego odcinka dowiesz się, jak firmy B2B powinny podejść do myślenia o generowaniu wartości dla klientów, aby wyrwać się z dławiącej wzrost pułapki średniego biznesu. Moim gościem jest Krzysztof Dworzyński, strateg marketingowy skoncentrowany na wspieraniu firm B2B, wykorzystujący swoje ponad 15-letnie doświadczenie w segmentacji klientów, określaniu propozycji wartości, planowaniu ścieżki decyzyjnej, a także tworzeniu wizji i celów strategicznych firmy. Znajdziesz nas na wszystkich czołowych platformach streamingowych oraz na YouTubie. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, dołącz do mojego newslettera na stronie www.prostodostrategii.pl. Zapraszam, Daniel Kotliński. Serwus, Krzysztof. Nie skłamię, jeśli powiem, że jestem na maksa podjarany rozmową z tobą, ponieważ od jakiegoś czasu śledzę twoje publikacje na LinkedInie. Podziwiam i trochę nawet zazdroszczę tej umiejętności takiego precyzyjnego nazywania wyzwań związanych ze strategią w B2B. Także miło cię tu mieć dzisiaj. Dzień dobry, mi także bardzo miło gościć u ciebie. Słyszałem bardzo dużo, nie poznaliśmy się osobiście, ale słyszałem o tobie bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy, więc tym bardziej mi miło. Super. Zaczynajmy, super. Zaczynajmy. Słuchaj, chciałbym zacząć od pytania, które pewnie często dostajesz, a może nie, skoryguj mnie, jako konsultant B2B. Czy zachęcając do skoncentrowania się na najlepszych klientach, jak to robisz między innymi w swoich publikacjach, nie sugerujesz przypadkiem zawężenia biznesu, które może być niekorzystne dla firmy? To jest faktycznie jedno z głównych pytań i chyba jedna z głównych barier, którą ja mam w rozmowach w ogóle z klientami, chociaż przyznam ci się szczerze, że ja tego pytania wprost nie dostaję. To znaczy ja już rozmawiam z klientami, którzy już są przekonani, że należy się skoncentrować na tych najważniejszych klientach. Ci, którzy zadają sobie te pytanie, to są jeszcze ci na samym początku ścieżki, że tak powiem, decyzyjne. Oni tam zaczynają się zastanawiać, czy w ogóle to ma sens, czy nie ma sensu. I to jest właśnie ten moment, w którym ja moją komunikacją na LinkedInie na przykład, staram się ich przekonać, że tak rzeczywiście nie jest. Bo to jest tak naprawdę kwestia, mam wrażenie, bardziej mindsetu osób, które myślą, szczególnie na samym początku prowadzenia firmy, że liczy się ilość klientów, że liczy się to, żeby sprzedać w zasadzie każdemu, kto się zgłosi, no i tym samym mają taki mindset, który mówi, dobra, najważniejsza jest ilość klientów, najważniejsza jest szerokość rynku. I później, jeśli w pewnym momencie zaczynają dostrzegać, że ta szerokość to nie jest coś, co naprawdę na dłuższą metę im służy, że potrzebują jednak klientów, którzy są bardziej wartościowi, na których mogą zarabiać trochę więcej, no to pojawia się siłą rzeczy taka konieczność zawężenia tego do tych najlepszych klientów. I oczywiście z jednej strony może być tak, że ilościowo ta liczba, ta ilość klientów może być jakimś tam problemem w momencie, kiedy się zawęża, natomiast w sytuacji, kiedy okazuje się, że mamy większy zysk dzięki temu, że zawęziliśmy się na tych najbardziej wartościowych klientach, na tych, którzy są najbardziej rentowni, na tych, którzy najwięcej dają nam pieniędzy, no to z punktu widzenia biznesowego to się zaczyna kleić. Przed spotkaniem ze mną powiedziałeś, że w pewnym momencie życia doszedłeś do wniosku, że celem zawodowym powinna być specjalizacja i stanie się bardzo dobrym, czy nawet najlepszym w jakiejś niszy, i że paradoksem takiego podejścia jest to, że otwierają się zupełnie nowe możliwości. I zastanawiam się, czy podobny proces nie zachodzi w przypadku marek. Wszyscy znamy takie brandy jak Jeep, czy Land Rover, czy słynna Patagonia, które zaczynają od koncentrowania się na wąskiej, bycia sexy dla jakiejś wąskiej grupy klientów, przez to stają się wyraziste, a przez to pożądane przez mainstream. Powiem ci, że specjalizacja, według mnie specjalizacja to jest sytuacja, w której rzeczywiście zawężasz się na jakimś obszarze, na kliencie, na jego potrzebie, ewentualnie na jakimś fragmencie rynku i trzymasz się tej specjalizacji. To znaczy nie szukasz tego, że wyjdziesz ze specjalizacji do mainstreamu. To jest sytuacja raczej, w której specjalizacja na czymś pozwala otwierać nowe obszary, ponieważ zdecydowanie lepiej znasz na przykład potrzeby tego
segmentu tego ICP, tego klienta, na którym się rzeczywiście specjalizujesz. Okazuje się, że znasz je absolutnie lepiej niż cała konkurencja, która właśnie idzie w mainstream, która trochę powierzchownie próbuje poznać takiego klienta, próbuje poznać taki segment. Więc to nie jest tak, że firmy, które się specjalizują, one zakładają, że pójdą później w mainstream. Mam wrażenie, że prawdziwa specjalizacja to jest specjalizacja, która rzeczywiście pozwala się skupić na jednym fragmencie i tam poszukiwać nowej wartości. Tak. To tylko chciałem dodać, że to może być byproduct, taki po prostu wypadek przy pracy, nie? Że to właśnie nie jest ich dążenie, tylko właśnie jak że ta specjalizacja czyni je charakterystycznymi, nie? Łatwo je sobie z czymś skojarzyć i one przez to siłą rzeczy mogą się wyróżniać na tle konkurencji, nie? No tak, tylko wiesz, z drugiej strony masz chwilę potem, no po jakimś czasie zapewne, ten standardowy problem, tak bym to chyba nazwał obecnie w tym momencie, kojarzenia cały czas z tą niszą. Czy jeszcze, wiesz, to jest sytuacja, w której Patagonia jeszcze z czymś się konkretnie kojarzy. No, nie? Kiedyś kojarzyła się z wyprawami w góry, ze spacerami z jakim, no może właśnie nie ze spacerami, tylko z wyprawami w góry, z jakąś bardziej aktywną formą wypoczynku. Dzisiaj mam wrażenie, że kojarzy się bardziej z, przynajmniej dla mnie, kojarzy się bardziej z osobami, które nie wiem, pracują w konsultingu ze względu na swoje kamizelki, no nie? Więc ja mam takie wrażenie, że oczywiście znowu dążeniem firm w pewnym momencie naturalnym wydaje mi się jest to, żeby jeśli jesteś wyspecjalizowany, to pójść w kierunku mainstreamu. No ale to kosztuje, to ma swoją cenę, wiesz, porzucenia tego pierwotnego skojarzenia i w pewnym momencie zamazania może nawet swojego wizerunku już, wiesz, po jakimś czasie już w zasadzie nie wiadomo, o czym jesteś, a to jest według mnie zupełnie z jednej strony oczywiście zgubny dla marek, a po drugie no szkoda, na dobrą sprawę szkoda tego kapitału, który został zbudowany przez lata specjalizacji, roztrwonić poprzez wejście na mainstream i szukanie, wiesz, kolejnych możliwości, na przykład poprzez komunikację do, nie wiem, zupełnie nowych grup docelowych. Rozumiem. Czy mógłbyś w takim razie, czy moglibyśmy dodefiniować, czym jest de facto specjalizacja? Co to oznacza w kontekście takim, którym ty się poruszasz? Wiesz, to specjalizacja to jest zajęcie się tak na dobrą sprawę jednym tematem. To jest po prostu zajęcie się jednym tematem i to może być specjalizacja na określonym typie klienta. To może być specjalizacja na określonym problemie. To może być specjalizacja na określonym segmencie rynku. Ale to jest trzymanie się przez cały czas jednej rzeczy. To jest dla mnie specjalizacja. Dodatkowo mógłbym dodać, chociaż to już jest bardziej konsekwencja tej specjalizacji, że rzeczywiście w pewnym momencie w wyniku tej specjalizacji stajesz się pewnego rodzaju z jednej strony ekspertem, z drugiej strony może nawet właścicielem pewnej niszy, pewnej kategorii, pewnego obszaru, który po prostu już jest związany tylko z tobą, tylko z tym, tylko z tym, co robisz. Okej, super. To musi być trudne. Znaczy wyobrażam sobie firmę, która, wiesz, zaczyna, tak jak chyba zaczyna się większość firm, które odniosły jakiegoś rodzaju sukces, czyli to, mi się tak wydaje, że to rzadko kiedy jest efekt skalkulowanego działania. Często te rzeczy dzieją się po prostu przez przypadek. Founder nagle wpada na coś, co okazuje się być przydatne, albo dostrzega jakiś problem, który skutecznie adresuje i produkt zaczyna się sprzedawać. Mija kilka lat, no i lądujemy w takiej sytuacji, w której mamy wiele podobnie atrakcyjnych możliwości, wiele podobnie atrakcyjnych segmentów klientów, na których możemy się skoncentrować, albo może właśnie, wiesz, okazji do rozwoju produktów w różnych kierunkach i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy w takiej sytuacji również zachęcasz do tego, żeby trzymać się tej specjalizacji, na przykład od której zaczęliśmy? Tak, dlatego że specjalizacja też, tak jak wrócę do tego pytania albo do kilku pytań, które zadałeś mi wcześniej, czy ta specjalizacja jest rzeczywiście atrakcyjna z punktu widzenia biznesowego, czy nie zawęża biznesu. Ja powiedziałem o tym, że ona otwiera właśnie paradoksalnie, ponieważ
w pewnym momencie mam wrażenie, że jeśli jesteś specjalistą, to zaczynają ci się, tak jak mówię, otwierać pewne możliwości w ramach tej specjalizacji. Mhm. Okay? Okazuje się, że możesz zrobić jeszcze to, czego nie wiedziałeś, albo okazuje się, że otwiera się jeszcze nowa możliwość, bo dostrzegasz pewną potrzebę, której do tej pory w zasadzie nikt nie widział, która jest bliska temu, co robisz. Więc na dobrą sprawę dobrze przeprowadzona specjalizacja to jest sytuacja, w której nie patrzysz na to, co tam jeszcze gdzieś majaczy na horyzoncie, jest jakaś taka potencjalna potrzeba, zobacz, co robi konkurencja, zobacz, co robi większa firma, która zajmuje się właśnie większą ilością rzeczy, która obsługuje podobne segmenty i szukasz sposobu na to, żeby tam wejść. Nie, jeśli jesteś wyspecjalizowany, to pojawiają ci się naturalne szanse i naturalne okazje do tego, żeby je eksplorować, także biznesowo, wokół tego, co robisz. To jest właśnie pogłębianie specjalizacji. Okej. Wokół tego koru, jakby z którego się wywodzisz. Dokładnie tak, no bo jeśli masz sytuację, w której jesteś producentem, jesteś specjalistą, jesteś firmą, która jest specjalistyczna i ona się zajmuje produkcją zmywarek dla hoteli, no bo to jest taka właśnie specjalizacja, no to za chwilę się okazuje, że wiesz, możesz pomyśleć, że masz jedną zmywarkę dla hoteli, ale zaraz się okazuje, że tych hoteli jest 6 różnych segmentów i do każdego hotelu możesz dopasować różny rodzaj, nawet nie zmywarki, tylko rozwiązań związanych ze zmywarkami. Mhm. I to jest ta specjalizacja. Nie musisz myśleć, że okej, dobra, to my jeszcze będziemy sprzedawać, powiedzmy, no skoro robimy zmywarki, to jeszcze może zajmiemy się lodówkami, a w sumie to moglibyśmy jeszcze zajmować się też sztućcami. No bo wiesz, cały czas hotel, kuchnia, teoretycznie to jest to samo, natomiast właśnie raczej idziesz w kierunku tego, żeby zastanowić się, no dobra, czego ci ludzie chcą pod względem zmywania, czego te firmy i ludzie oczywiście także chcą pod względem zmywania naczyń, jakie mają problemy w związku ze zmywaniem naczyń w różnego rodzaju hotelach na przykład, no nie w większości, w większych hotelach, w mniejszych hotelach, w takich hotelach, które są, wiesz, pięciogwiazdkowe i takie, które są hostelami po prostu. I obsługujesz jeden rodzaj kategorii, koncentrujesz się na przykład właśnie na zmywaniu i jesteś ekspertem w pewnym momencie odzmywania w hotelach i są takie firmy, które się tym specjalizują. Okej. A z drugiej strony, czy zadałeś kiedyś w firmie w swojej karierze pytanie, no dobra, słuchajcie, to z czego zrezygnujemy, żeby do takiej specjalizacji wrócić? Czy miałeś taki case swój? Wrócić nie. Wrócić właśnie nie miałem takiej sytuacji, że wrócić. Raczej to jest zawsze na samym początku tego procesu, w którym ja spotykam się z firmami, które właśnie działają na wielu polach. I tutaj jest największym zadaniem, naprawdę totalnie największym zadaniem jest to, żeby się zastanowić nad tym, to które jest najważniejsze w tym wszystkim. Co tu jest najważniejsze w tym wszystkim, no nie? Co trzeba odrzucić tak naprawdę. Ale to się dzieje praktycznie wyłącznie w tym pierwszym okresie, kiedy ja się spotykam z klientami, no bo przychodzą do mnie klienci, którzy nie wiedzą, co jest u nich najważniejsze. Później już tego nie ma. Później najczęściej jest to sytuacja, w której taka firma rozwija, już nawet beze mnie, rozwija swoją specjalizację właśnie, tak? Czyli dobudowuje do tego nowe produkty, nowe usługi, nowe rozwiązania, ale one już trzymają się tego, co ustaliliśmy wcześniej. Czasami są bardzo kreatywne, przyznam szczerze, w ogóle nie zakładam, że coś takiego jest możliwe, ale okazuje się, że jest... Że kolejnym etapem tej specjalizacji, kolejnym obszarem, który można się dodać do tej specjalizacji, jestem czasami nawet zaskoczony tym, jak bardzo kreatywnie do tego firmy podchodzą, wprowadzając założenia, które jeszcze pogłębiają tą specjalizację z jednej strony, a z drugiej strony zwiększają im biznes. To chyba chodzi o posiadanie takiej lekkiej obsesji na punkcie tego, jak jeszcze bardziej możemy wymaksować tą specjalizację, nie? To znaczy jakby, myślę, zdecydowanie, co, tak. Nie? Tak, co tak, jeżeli tak. Pójdziemy o krok dalej i krok dalej, jak to wpłynie na nasze procesy sprzedażowe, na nasz marketing, no, na produkt, na kulturę organizacyjną, prawda? Dokładnie tak się dzieje, tak jak mówisz, to znaczy w pewnym momencie ta specjalizacja też, to nie jest tylko specjalizacja marketingowa, no nie? To jest specjalizacja w produkcie, w rozwiązaniach, w procesach. W pewnym momencie rzeczywiście jest tak, że już jesteś na tyle wyspecjalizowany, że no nawet czasami fizycznie nie jesteś w stanie robić czegoś innego, zupełnie innego na przykład. No nie?
jakiejś innej usługi. W związku z tym faktycznie jesteś skoncentrowany na danym rozwiązaniu, na danym rozwiązaniu. I to też jest, od razu dodam, że to też jest taka sytuacja, która jest też ciężka we wdrażaniu specjalizacji, ponieważ spotykam się z firmami, które nie mają tych procesów najczęściej. I właśnie to jest sytuacja, w której łapiemy wiele sok za ogon. To tam nie ma możliwości tak naprawdę wypracowania jakichś procesów, stworzenia rozwiązań, które są przewidywalne. Więc duża część pracy polega także na tym, że jeśli już wybieramy to rozwiązanie, to dopasowujemy do niego to, w jaki sposób ta firma wewnętrznie działa. Skoncentrowana strategia to jedna z cech dobrej strategii według Richarda Rommelta. On mówi też o tym, że dobra strategia będzie wymuszać kompromis. To tak brzmi czasami kontrintuicyjnie, bo wydaje nam się, dlaczego mamy iść na kompromisy, nie chcemy chodzić na kompromisy, jako biznes chcemy zwyciężać, ale on mówi o tym, że jeżeli, to trochę to, o czym powiedziałeś, to znaczy, jeżeli tak się sfokusujemy na jednym kierunku, to pewne szanse mogą być po prostu dla nas już niedostępne fizycznie, nie? Mamy, nie wiem, tak zoptymalizowaną linię produkcyjną albo właśnie jakiś proces wytwarzania wartości, że siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie z tych zmywarek zacząć produkować lodówki, załóżmy. I zastanawiam się, jakie jest twoje doświadczenie zetknięcia się z przedsiębiorcami, właścicielami, założycielami firm, kiedy do nich dociera, że muszą pójść na jakiś kompromis, to znaczy, że muszą z czegoś zrezygnować. Czy jest w nich ta gotowość, czy właśnie pojawiają się jakieś problemy? Bo tak sobie wyobrażam, że mogą one na przykład dotyczyć też takiego ego trochę, nie? Czy ja przez kilka lat tą firmę rozwijałem, ona rosła świetnie, to dlaczego ja mam teraz się ograniczać albo z czegoś rezygnować, nie? Tak właśnie się dzieje. Tak właśnie się dzieje. Ten kompromis, jak to nazwałeś, on jest czasami trudny do zaakceptowania. No bo to nawet nie jest kwestia tego, może, że to jest jakieś ego, tylko to jest po prostu przyzwyczajenie. Według mnie to jest po prostu przyzwyczajenie. Robiliśmy coś przez ostatnich 5, czasami 10 lat w określony sposób i to był sposób łapania wszystkiego. Robienia, wiesz, nie myśleliśmy o tym, żeby być specjalistą. Myśleliśmy o tym, żeby przyjmować zlecenia naszych klientów, żeby robić rzeczy, które nam wpadają i nie zastanawialiśmy się z reguły nad tym, czy to jest nasza specjalizacja, czy nie. I nagle rzeczywiście przychodzi ktoś, kto mówi, musicie odrzucić to i to i to. Ja nie używam argumentów takich z palca troszeczkę, że według mnie to, według mnie to tamto. My robimy tutaj z klientami analizę tego, za co ich cenią najbardziej klienci, za co płacą im, chcą im płacić najwięcej, jaką ich potrzebę spełniają i na tej podstawie określamy, co jest tak naprawdę w tym szerokim bardzo często portfolio u klienta, co jest rzeczywiście tym rozwiązaniem, które przynosi klientom największą wartość. I to już jest bardzo dobry argument dla właściciela, który już wtedy wie, że to nie jest na zasadzie a może to, a może tamto, albo ktoś przychodzi i mówi, to może zróbmy to w ten sposób czy w inny sposób, tylko to jest tak naprawdę decyzja bazująca na tym, czego potrzebują twoi klienci i co w tej firmie, którą masz, przynosi tym klientom największą wartość. I wtedy oczywiście pozostaje decyzja, to na czym chcesz się skupić, czy chcesz się dalej skupiać na wszystkim, czy chcesz się skupić na tych rzeczach, które są najbardziej wartościowe. W gruncie rzeczy także z punktu widzenia twojej firmy. Robisz je najlepiej, najwięcej na nich zarabiasz, najlepiej się na nich znasz, więc skupienie się na nich jest po prostu, wydaje mi się, i bardzo często tak się dzieje, jest po prostu naturalnym krokiem rozwoju tej firmy. To użyłeś takiego określenia jak wartość, tworzenie wartości. I zastanawiam się, jaka jest twoja opinia na temat może taka makroperspektywa gospodarcza, czyli czy nasz model gospodarki, w którym my funkcjonujemy tutaj, rzeczywiście rozumie, na czym tak naprawdę polega to tworzenie wartości i które jest owocem takiej specjalizacji? Bardzo dobre pytanie. I bardzo ważne pytanie, przede wszystkim chyba nawet powiedziałbym bardzo ważne pytanie, bo
Są badania, które pokazują, że największy problem z tworzeniem wartości mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To są firmy, które mają największy kłopot z tworzeniem wartości. To są najczęściej właśnie firmy, które działają na zasadzie: mamy klienta, więc obsługujemy go, najważniejszą rzeczą jest sprzedać, najważniejszą rzeczą jest dostawić fakturę, przeżyć. I oczywiście nie ma w tym nic złego, żeby była jasność. Ja nie piętnuję w żaden sposób takich firm, po prostu to jest sposób działania w pierwszych kilku latach działania w zdecydowanej większości firm. Tylko dzisiejsza polska gospodarka bazuje na małych i średnich przedsiębiorstwach. W zasadzie to powiedziałbym na mikro i małych, i małych przedsiębiorstwach. To jest 80%, jeśli mnie oczywiście liczby nie mylą, ale coś w tym stylu, tak? To jest naprawdę zdecydowana większość PKB jest tworzona przez mikro i małe przedsiębiorstwa. I też są ludzie, którzy mówią, że to jest w ogóle powód do dumy. Ja tak nie uważam, dlatego że to jest właśnie ten segment, ten segment gospodarki, który tworzy najmniejszą wartość. Który nie jest skupiony na dostarczaniu wartości, tylko skupiony na tym, żeby przyjmować trochę zlecenia, żeby sprzedawać na dobrą sprawę. Na dobrą sprawę, wszystko co przyjdzie, każdy klient, który coś chce ode mnie kupić, ja mu to sprzedam na tej zasadzie. W związku z tym to nie jest dobre, to nie jest według mnie, to nie jest zresztą nie tylko według mnie, to nie jest dobra sytuacja, że większość firm w Polsce, zdecydowana większość firm w Polsce nie potrafi tworzyć wartości. Tak naprawdę dopiero średnie i duże firmy zaczynają tworzyć wartość, tak? Wiedzą właśnie, dlatego też, że się rozwinęły, że dojrzały, że były w pewnym momencie w stanie przeskoczyć tą barierę między małą firmą a średnią firmą, polegającą między innymi właśnie na tym, żeby dowiedzieć się, na czym polega ta wartość, którą tworzymy. I to średnie i duże firmy tworzą wartość, tak na dobrą sprawę. A jest ich zdecydowanie mało. Powiem Ci jeszcze, że na przykład niemiecka gospodarka to jest gospodarka oparta właśnie na średnich firmach. Na właśnie takich średnich firmach, które dostarczają, oczywiście można powiedzieć, że teraz gospodarka niemiecka ma kłopoty, tak? Jest w impasie, powiedziałbym może nawet w recesji, natomiast no, zasadniczo jej siłą przez wiele lat było i prawdopodobnie także cały czas będzie, nie sądzę, żeby to jakoś bardzo się zmieniło, są właśnie te średnie przedsiębiorstwa, które no, tworzą po prostu wartość, bo odkryły, zrozumiały, co tworzą, jaką wartość tworzą i są w stanie tą wartość nie tylko stworzyć, ale i dostarczyć swoim klientom. Więc odpowiadając krótko na twoje pytanie, uważam, że obecna sytuacja, której większość firm, to są firmy, które nie potrafią jeszcze tworzyć wartości, to nie jest dobra sytuacja. I myślę, że nacisk powinien w polskiej gospodarce nie iść na to, żeby wspierać tylko i wyłącznie albo przede wszystkim małe firmy, tylko żeby wspierać firmy małe do tego, żeby przechodziły na firmy średnie, żeby stawały się firmami średnimi, tworzącymi właśnie wartość. Skoro o średnich firmach mowa, to chciałbym, żebyśmy poruszyli temat, który też się z tym wiąże, myślę. Czyli mamy kolejny etap rozwoju. Nie? Wyobraźmy sobie tą firmę, która z małej czy z mikro i małej staje się tą średnią, przebija trochę ten stereotyp problemu w wytwarzaniu wartości i specjalizacji. Z lektury twoich publikacji dowiedziałem się o takim syndromie, nazwijmy to pułapki średniego rozwoju. Czy możesz powiedzieć, kogo to dotyczy, jakiego rodzaju firm, jakie to rodzi konsekwencje i jak ewentualnie się z tej pułapki wydostać? Pułapka średniego rozwoju to jest co innego niż pułapka średniego biznesu. Okej. Okay. Dwie różne rzeczy. Chociaż bardzo się je podobne, bo rzeczywiście pułapka średniego rozwoju to jest zjawisko gospodarczo-ekonomiczne, które polega na tym, że pewne państwa, które rozwijały się w bardzo dynamicznym tempie przez kilkanaście lat, w pewnym momencie osiągnięciu pewnego poziomu dochodu narodowego przestają się rozwijać, przestaje im ten dochód rosnąć. Powodem tego, według naukowców, powodem tego problemu, tej wpadnięcia w tą pułapkę jest strukturalny niedorozwój tej gospodarki. Oparcie się na tanią siłę roboczą,
brak innowacji, właśnie brak tworzenia wartości, takie rzeczy, które charakteryzują te wczesne rozwijające się gospodarki, tak, które rzeczywiście bazują no, głównie tak naprawdę na taniej sile roboczej. One rosną dlatego, że mamy dużo ludzi do pracy, chętnych, za niewielkie pieniądze. I co? Zauważyłem, że podobny mechanizm można zaobserwować w rozwoju firm. Mhm. Okay? Firmy, które dynamicznie rosną przez kilka pierwszych lat swojego działania, często właśnie w oparciu o, no nie chcę powiedzieć tanią siłę roboczą, ale jednak o niskie koszty, o bardzo dużą elastyczność na przykład, o duże zaangażowanie czasowe właścicieli, pracowników, rozwijają się przez długi czas, ale w pewnym momencie właśnie dochodzą do sytuacji, w której ten wzrost przestaje rosnąć tak dynamicznie, w pewnym momencie w ogóle przestaje rosnąć, no i pojawia się pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak, co się stało. I analizowałem klientów moich, którzy do mnie przychodzili z problemami swoimi, którzy potrzebowali strategii i doszedłem do wniosku na podstawie tej obserwacji, że najczęściej były to właśnie firmy, które dokładnie powielały ten szablon, rozwijały się przez kilka lat, rozwijały się dynamicznie i w pewnym momencie stanęły. I dochodzą do wniosku, bardzo często dochodzą do wniosku, że potrzebują nowego impulsu do tego, żeby rosnąć, żeby znowu zacząć rosnąć. Często szukają tego w bardzo prosty sposób, w bardzo prostych obszarach, tak? Chcą odświeżyć stronę internetową, chcą dokonać rebrandingu, chcą rozpocząć kampanię performance'ową albo chcą zacząć działać z agencją PR-ową. To są proste środki. Okazuje się, że one nie działają dalej. W sensie te działania nie przynoszą rezultatu. To jest cały czas sytuacja, w której ten wzrost nie następuje. I pojawia się bardzo często także taka chęć wśród firm, które do mnie przychodzą, pozyskania lepszych klientów. Oni mówią, chcemy lepszych klientów. Nie? Mhm. Za chwilę okazuje się, że tych lepszych to znaczy, że bardziej właśnie dochodowych, tak? Tych, na których można więcej zrobić. Bo my już zgromadziliśmy masę klientów, zrobiliśmy już dobrą robotę biznesową, mieliśmy już klientów, ale my chcemy teraz lepszych klientów, bardziej zyskownych, bardziej profitable, powiedziałbym z angielskiego. No i tutaj zaczyna się zabawa tak naprawdę, bo to jest sytuacja, w której bez zmiany pewnych założeń pozyskanie tych lepszych klientów jest po prostu niemożliwe. I te założenia, między innymi, to jest właśnie określenie wartości, no bo jeśli chcecie mieć klientów, którzy przynoszą wam, płacą tak naprawdę za większą wartość stworzoną przez was, no to pierwsza i fundamentalna rzecz jest taka, to jaką wartość wy dostarczacie. I te firmy naprawdę bardzo często, one nie wiedzą, jaką wartość dostarczają, no bo wcześniej ich je nie dostarczały. No i dlatego właśnie my musimy pracować nad tym, żeby zastanowić się, dobra, to co jest tą wartością, którą wy robicie? I to są te wszystkie rzeczy, o których powiedzieliśmy do tej pory. To są rzeczy, które polegają na tym, no dobra, to za co was klienci cenią? Za co chcą zapłacić? Czym jesteście dobrzy? Co umiecie robić? Co potraficie robić, tak? I to są te wszystkie rzeczy, które na samym końcu można nazwać strategią. Nie używam słowa strategia, używam słowa określenie waszego najbardziej dochodowego klienta, określenie waszego lepszego klienta, określenie wartości, którą dostarczacie, bo na samym końcu rzeczywiście ktoś może powiedzieć, okej, dobra, zrobiliśmy strategię, tak, wiemy, kto jest naszym najlepszym klientem, kto jest tym klientem, który przynosi największą wartość, wiemy, jakie ma problemy, wiemy, czego szuka, wiemy, w czym my jesteśmy dobrzy, wiemy, jak to dostarczamy, wiemy, jak wycenić tą wartość, wiemy, gdzie i w jaki sposób pomóc temu klientowi tą wartość od nas kupić. Mamy strategię, nawet tego nie wiedząc czasami. Ale to intencjonalnie nie używasz słowa strategia? Nie używam słowa intencjonalnie strategia, robię to dosyć rzadko, dlatego że strategia ma właśnie, nie chcę powiedzieć złe skojarzenia, ale one są jednak mimo wszystko takimi skojarzeniami trudnymi według mnie. Z czymś, co jest trudne, z czymś, co jest drogie, z czymś, co jest prawdopodobnie jeszcze może nieskuteczne, bo w sumie to nie wiemy, co z tego wyjdzie. I na dobrą sprawę jeszcze powoduje, że nie dość, że musimy wydać pieniądze na strategię, to jeszcze będziemy musieli później wydać masę pieniędzy na to, żeby tą strategię realizować. Więc strategia, według mnie jako słowo, ona
moją grupę, nie mówię, że absolutnie wszystkich oczywiście, bo tak nie jest, no nie? Ale tą moją grupę tych średnich firm, które do tej pory działały przede wszystkim w obszarze, może nie działały w obszarze, tylko raczej działały w oparciu głównie o sprzedaż osobistą, sprzedaż bezpośrednią, sprzedaż dzięki founderowi, dzięki założycielowi, dzięki właścicielowi, no to jeśli oni, ci właściciele na przykład dostają hasło strategia, to... Tak, tak, tu się muszę zgodzić, że samo to... To jeszcze nie teraz, może jeszcze jesteśmy za mali, no nie? Może tego rzeczywiście nie potrzebujemy, ale może potrzebujemy paru po prostu jakichś właśnie... Nie potrzebujemy strategii, potrzebujemy, wiesz, no, odświeżenia strony internetowej tak naprawdę, no nie? Tego potrzebujemy. Więc mówienie takim klientom o strategii jest kontrskuteczne, po prostu. Zastanówmy się bardziej nad tym, co wy dostarczacie, w jaki sposób dostarczacie i komu przede wszystkim dostarczacie. I tą strategię na samym końcu, jeśli wypracujecie to tą strategię będziecie mieli. Jasne, to jest owoc tej pracy, no ona jest gdzieś na końcu się rodzi. Niekoniecznie trzeba być z takiego założenia, że musimy stworzyć strategię. Nie, no musimy określić, na czym polega nasza unikalna wartość, nie? I kto jest naszym najlepszym klientem. Dokładnie tak, ale przede wszystkim musimy określić sposób na to, żeby dotrzeć do tych lepszych klientów. Kiedy mówisz dotrzeć, masz na myśli to dosłownie komunikację, czy... Powiem tak, dotrzeć to jest jedna rzecz, musimy pozyskać, o tak bym powiedział raczej, pozyskać może bardziej precyzyjnie, musimy pozyskać tych lepszych klientów, chcemy mieć lepszych klientów, potrzebujemy mieć lepszych klientów, to też są bardzo często, wiesz, określenia niesprecyzowane, no nie? To nie jest tak, że ktoś tutaj przychodzi z właścicielem i nagle wchodzi w obszar marketingu, bo trochę tak wchodzi w obszar marketingu jedną przynajmniej nogą i ma już tam jakieś precyzyjne określenia, którymi się posługuje. To są raczej właśnie określenia typu potrzebujemy teraz lepszych klientów. I teraz z takim klientem należy dopracować, przynajmniej ja to robię, dopracowuję to, co to znaczy lepszy klient, no nie? Co to znaczy lepszy klient? Czy to znaczy, że klient z super brandów na przykład, no wiesz, jakaś marka, która ci się kojarzy, czy to ma być Rossmann, IKEA, no najczęściej tak się dzieje na samym początku, no, chcielibyśmy teraz z IKEA pracować, no nie? Czy tam z Rossmannem, no ale dlaczego w zasadzie chcielibyście z nim pracować? No i zaczynają się takie pytania i odpowiedzi, które często dla klienta są właśnie odkrywcze, bo okazuje się, że ten lepszy klient to wcale nie jest IKEA, tak by się wydawało, albo nie wiem, Allegro, tylko to jest klient, który, wiesz, no w pewien sposób ma go pod nosem, no nie? To, że on na nim zarabia dzisiaj bardzo dużo, to już jest okej, tylko cała sztuka polega na tym, żeby znaleźć podobnych klientów, którzy są w tej samej sytuacji, mają ten sam problem i żeby z nimi rzeczywiście działać, czyli tak naprawdę do nich dotrzeć. Dobrze, to jeszcze bym cię dopytał o to, bo wiem, że też wyszczególniasz pewne kryteria, które wpisują się najczęściej te firmy będące w pułapce średniego biznesu. Możesz te kryteria powiedzieć? To są najczęściej firmy, które... Określiłem to jako pułapkę średniego biznesu. Nie chodzi o to, że on jest średniej jakości na przykład, oczywiście. Chodzi o to, że on jest średniej wielkości. To są takie średnie firmy, tak na dobrą sprawę. To są firmy, które mają od pięciu, czasami nawet do 15 lat działania na rynku, mają pięcio czy 15-letnią historię działania na rynku. Bardzo często są to firmy, które, no właśnie, osiągnęły sukces. One osiągnęły sukces, rozwijały się przez te 5, 6, 10 czasami lat dosyć szybko i w pewnym momencie faktycznie stanęły, więc to widać, że takie firmy mają spadki dynamiki sprzedaży, że w ogóle mają spadek sprzedaży na przykład, ale są to firmy, jeszcze wrócę do tej filmografii, są to firmy, które są rzeczywiście kilkanaście lat na rynku, są to firmy średniej wielkości pod względem zatrudnienia, od 10 mniej więcej do 100 osób. To są firmy, które mają już jakieś dochody oczywiście, bo działają, więc to są dochody i one są całkiem niezłe. To są dochody często powyżej miliona złotych rocznie. No i przede wszystkim, jak patrzymy sobie później na portfolio klientów, to widzimy, że to są klienci, którzy są bardzo zróżnicowani. Mamy różnych klientów. Nie możemy powiedzieć, że nie wiem, 80% naszych klientów to są klienci o określonym typie. Najczęściej to jest tak, że mamy 30% jakichś klientów, 30% kolejnych klientów w miarę do siebie podobnych i 40% takiego planktonu w zasadzie. Wszyscy, którzy właśnie przyszli, z nimi działaliśmy, no to byli nasi klienci, więc to też jest charakterystyczna cecha takiej firmy, bardzo często, bo z drugiej strony są to firmy, które mają jednego klienta, na którym działają też. Jednego, dwóch maksymalnie klientów,
przy tym ten drugi to już jest taki na dodatek troszeczkę. Mają jednego klienta i też widzą, że potrzebują postawić drugą nogę, jak oni to mówią. Musimy postawić tą drugą nogę, żeby ten biznes już przestał wisieć tylko na tym jednym kliencie. Więc to są takie dwa akurat w tym momencie, w tym obszarze, takie dwie charakterystyczne cechy, czyli z jednej strony portfolio bardzo zróżnicowane, a z drugiej strony bardzo, bardzo mocno skoncentrowane na jednym, czasami na dwóch klientach. No i wskaźniki, bo to jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, to jest kwestia tego, że ta sprzedaż może nie tyle od razu spada, to raczej dynamika sprzedaży spada. Widać było, że to szło po prostu świetnie i nagle wzrost jest, ale on już nie jest taki jak kiedyś. I na samym końcu to jest rentowność firmy. I rentowność firmy najczęściej jest bardzo niska. Tak? To jest rentowność, która w zależności od branży oczywiście i w zależności też od oczekiwań właściciela, ale ona jest z reguły za niska. Właściciele mówią, że to jest po prostu, my musimy tą rentowność zwiększyć, bo ona nam po prostu zagraża. No, w pewnym momencie okazuje się, że firma, która ma niską rentowność, po prostu jest bardzo mocno zagrożona, czy też nie tyle może zagrożona, nieodporna na kryzysy, na działania koniunktury, na działania konkurencji, na stratę jakiegoś większego klienta. No to są wszystko rzeczy, które powodują, że ta firma tak naprawdę, mimo tego, że ma 10 lat, to przy drobnej zmianie jakiegoś jednego czynnika ona się naprawdę może rozpaść. Więc to są takie, to jest takie chyba 5 tych głównych czynników, które charakteryzują firmy, które, wiesz, rosną w pewien określony sposób, do pewnego momentu stają i nie wiedzą, co dalej robić. Okej, okay. Czyli taka sytuacja, czyli podać pewne kryteria, w które taka firma może się wpisywać i prawdopodobnie no, to jest powód, dla którego zmniejsza się dynamika sprzedaży i maleją marże. I teraz, jak rozumiem, rozwiązaniem tego problemu nie jest nawiązanie współpracy z jeszcze lepszą agencją marketingową, postawienie jeszcze fajniejszej strony internetowej, tak, i tak dalej, tylko raczej powrót do tych podstaw związanych z odpowiedzią na fundamentalne pytanie, to znaczy, na kim my się chcemy skoncentrować i komu, i w związku z tym, jaką wartość tej grupie będziemy oferować. I to jest ważne tutaj, mi się wydaje, i ciekawe, że to jest kwestia pewnego rodzaju też wyboru i decyzji, nie? To jest, więc za tym idzie pewien taki proces myślowy, proces strategiczny, w którym, jak rozumiem, wspierasz firmy, który pomaga im tą decyzję właśnie podjąć w oparciu o pewne dane, natomiast no, to zawsze jest jakiegoś rodzaju doinformowana, ale jednak opinia czy hipoteza, jak uważasz? Ale hipoteza dotycząca czego? Na czym powinniśmy się skoncentrować? Co rzeczywiście? No tak, bo to w pewnym momencie rzeczywiście zostaje, to pytanie zostaje w pewnym momencie po prostu zadane. I to jeszcze przez kogoś z zewnątrz. Kto nie zadowoli się prostą odpowiedzią, no bo często jest tak, że no, panie Krzysztofie, my już myśleliśmy na ten temat, nad czym my jesteśmy dobrzy, ale w sumie do niczego nie doszliśmy, czyli ktoś to pytanie zadawał wcześniej, tylko że nie było tej odpowiedzi, tak, bo ktoś nie był w stanie zdecydować, czy to jest to, czy to jest tamto. Bardzo często jest tak, że ja naprawdę też spotykam się z klientami, którzy mówią, od 5 lat ja cały czas mam dylemat, czy iść w tą, czy w drugą stronę i stoję w miejscu tak naprawdę, bo ja nie wiem, w którą stronę pójść. Więc to jest po prostu taki moment, dla tych firm, które przed chwilą określiłem, to jest po tych kilkunastu latach istnienia na rynku moment, w którym one sobie po prostu muszą na to pytanie odpowiedzieć. Na te kilka zasadniczych, fundamentalnych pytań. I powiedziałeś tutaj, że to są podstawy. I to jest pytanie, czego to są podstawy? Bo to są podstawy marketingu. To nie są podstawy działania tej firmy, bo ta firma świetnie działała do tej pory. Działała do tej pory, osiągnęła sukces, tak? Właściciel może powiedzieć, zbudowałem tę firmę i ona ma 100 pracowników na przykład, więc wiesz, takie pytanie wcale nie jest podstawą do w ogóle działania tej firmy, no nie? Ale w pewnym momencie ono zaczyna być podstawą, żeby pójść dalej. I wtedy, tak na dobrą sprawę, wtedy dokonuje się coś, co może nie tyle ja nazywam, bo to po prostu tak to się nazywa, to jest reorientacja strategiczna tej firmy z takiej reorientacji na sprzedaż na reorientację na marketing. Po prostu w pewnym momencie marketing staje się kluczową inwestycją w rozwoju danej firmy, także w jej wzroście,
I to wymaga, ażeby ten marketing działał, to on wymaga rzeczywiście zbudowania podstaw przede wszystkim. I to są te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem wcześniej, tak? To są, kto jest swoim klientem, jaką wartość dostarczacie, w jaki sposób to robicie. To są takie tak naprawdę trzy fundamentalne pytania. Więc w pewnym momencie po prostu musi w firmie, która chce się rozwijać i która chce dalej rosnąć, muszą zostać zadane te pytania i muszą zostać na te pytania znalezione dobre odpowiedzi. Czyli ona musi tak naprawdę w pewnym momencie zacząć myśleć marketingowo. Czy w związku z tym to też nie jest przeorientowanie się z myślenia o produkcie na myślenie o kliencie? Oczywiście. Oczywiście, że tak. No, to jest też kwestia tego, że jeśli chcemy być firmą dojrzałą, jeśli już nie chcemy być tą firmą, która, wiesz, cały czas rośnie, chociaż no, pewnie chcielibyśmy być firmą, która rośnie, ale no po prostu w pewnym momencie ten wzrost się kończy, no, bo to jest naturalne też, to też jest ważne, że to są naturalne etapy w rozwoju każdej firmy. To nie jest tak, że Jeff Bezos może mówić, że ciągle w Amazonie to jest ten pierwszy dzień i pewnie tak, tylko musimy też wziąć pod uwagę, że to jest biznes, który przez wiele, wiele lat był dopalany, dosypywany, tam było mnóstwo pieniędzy, no nie? I on rzeczywiście może sobie powiedzieć, że w pewnym, że codziennie to jest ten pierwszy dzień działalności. Natomiast tak jak mówię, na samym początku powiedziałem to, że to jest promil firm, które sobie mogą pozwolić na to. Zdecydowana większość firm musi wybrać inny sposób działania, bardziej racjonalny, powiedziałbym, bardziej zbieżny z tym, jak wygląda po prostu na przykład proces życia, czy też etapy życia firmy. I to jest właśnie taka sytuacja, w której w pewnym momencie rozwoju takiej firmy, która na początku faktycznie jest skoncentrowana na produkcie, na rozwiązaniu, to jest najważniejsza rzecz, tak? Co my robimy, ewentualnie w jaki sposób działa nasz produkt, nasza usługa, to jest absolutnie najważniejsze i to w jakiś tam sposób sprzedaje. To się w jakiś tam sposób sprzedaje. W pewnym momencie rzeczywiście, jeśli chcemy tą wartość dostarczać, no to my musimy znać tego klienta, musimy wiedzieć za jaką wartość on chce zapłacić. Więc tak, w pewnym momencie po prostu musi nastąpić przeorientowanie. Możesz powiedzieć, że to jest przeorientowanie na klienta, natomiast ja tego bardzo nie lubię, nie mówię i nie chcę mówić, że w pewnym momencie musicie się zorientować na klienta, bo w bardzo wielu przypadkach, w zasadzie prawie zawsze, młode firmy są przekonane o tym, że one się koncentrują na kliencie. Że my jesteśmy elastyczni, jesteśmy blisko klienta, słuchamy tego klienta i tak dalej, i tak dalej. I powiem ci tak, to jest nawet prawda, bo tak rzeczywiście jest. Znaczy, klient przychodzi i mówi, chciałbym jeszcze to, dobrze, zrobimy to, a jeszcze tamto, a my tego nie robimy, ale dobrze, zrobimy to, no nie? To jest to słuchanie klienta, to jest to bycie blisko klienta, tylko że i to jest, no znowu powiem, to jest prawda, która powoduje, że ciężko powiedzieć później, słuchajcie, w pewnym momencie musicie się skoncentrować na waszych klientach, bo ludzie, którzy takie firmy zakładają i je tworzą, oni są absolutnie przekonani, że przez te 5 lat to oni są mistrzami w obsłudze klienta i oni doskonale tego klienta rozumieją. Natomiast to jest takie rozumienie, które właśnie polega na tym głównie, żeby coś sprzedać. Natomiast żeby zrealizować każdą potrzebę tego klienta. I to jest to mityczne słuchanie tego klienta. No nie? Natomiast w pewnym momencie po prostu musisz zacząć szukać właśnie, po pierwsze wiedzieć tych klientów, którzy są lepsi, a po drugie wiedzieć, jacy oni są, jakie mają powtarzalne pewne wzory, żeby można było przyjść do innego klienta, który cię nie zna i powiedzieć, wiem czego potrzebujesz. I on powie wtedy, i on mówi wtedy, skąd wy to wiedzieliście, że ja tego potrzebuję? No bo mamy podobnych klientów, wypracowaliśmy to już z innymi klientami, wiemy, że jesteś podobny do naszych innych klientów, najlepszy, którzy mają bardzo podobne problemy, którzy mają bardzo podobne cele. Powiedz nam, czy to nie są te cele. No i bardzo często jest tak, że klienci mówią, no tak, no to jest właściwie to jest to, co mi chodzi, bo ja tego rzeczywiście potrzebuję i czasami nawet jest tak, że klienci nie wiedzą, zastanawiają się, klienci moich klientów zastanawiają się, jak to się dzieje, że wy wiecie o rzeczach, które tutaj chodzą mi po głowie przez cały czas, no nie, na przykład. To musi być miły moment dla handlowca, bo prawdopodobnie już deal jest. Słuchaj, to jest najlepszy moment. To jest najlepszy moment, naprawdę, wierz mi, to jest najlepszy moment, który jest w sprzedaży i myślę chyba tak naprawdę też w biznesie. Nie wiem, może nawet w biznesie. To jest sytuacja, w której i to jest też element właśnie specjalizacji albo nawet konsekwencja specjalizacji. I tak naprawdę z mojej perspektywy to jest też cel specjalizacji, bo ja marzyłem zawsze, powiem ci tak, jak pracowałem w agencji szczególnie, marzyłem zawsze o tym, żeby mieć klienta, który przychodzi do mnie z jedną rzeczą i on chce tą rzecz, którą ja wiem,
o co mu chodzi i ja mu mogę to dostarczyć. Pójście w specjalizację, powiedzenie sobie, znalezienie tego klienta, który przychodzi i chce to, co ty robisz i w czym jesteś naprawdę dobry, to ja uważam, że to jest po prostu najlepsza rzecz z punktu widzenia biznesowego. A jednocześnie, z drugiej strony, już domykając ten wątek, moment, w którym spotykasz się z klientem, który ma właśnie kompletnie inne oczekiwania, potrzeby i bariery, którymi ty się zajmujesz, to jest też moment powiedzenia, sorry, nie będziemy mieli meczu. I to chyba też jest taki test na to, czy mamy rzeczywiście strategię, nie? To znaczy, czy rzeczywiście jesteśmy na czymś skoncentrowani. To ja w ogóle uważam, że do takich sytuacji nie należy dopuszczać. Mhm. Że sytuacja, w której przychodzi do ciebie klient, który kompletnie chce robić co innego, w pewnym momencie nie powinna mieć miejsca. W pewnym momencie właśnie rozwoju organizacji, ona po prostu nie powinna mieć miejsca. Ona może mieć miejsce na samym początku działania, kiedy liczy się to, żeby być, wiesz, nad powierzchnią wody, no nie? Żeby po prostu cash flow był, mówiąc krótko. Więc jeśli klient przyjdzie i powie ci, że on chce coś zupełnie innego niż ty to robisz, to większość przedsiębiorców zrobi to. I to jest okej. Na samym początku. Natomiast to jest, wiesz, no ile można robić takie rzeczy, no nie? Czy możesz robić to przez 10 lat, przez cały czas? Łapiesz każdego klienta, który przychodzi i zastanawiasz się, no dobra, nie robiliśmy tego nigdy, nikt się tutaj w tej firmie na to nie zna, ale zróbmy to, no nie? To nie jest dobra droga, ale tak to działa i tak jak mówię, to jest w pewnym momencie, to jest jeszcze życia firmy, to jest jeszcze jakoś tam funkcjonalne, to ma to sens. Natomiast na tym się nie da zbudować dojrzałej firmy, po prostu. W pewnym momencie trzeba odrzucić tych i powiedzieć, przychodzisz do nas z rzeczą, którą nie robisz, nie robimy tego, a kolejną fazą jest to, żeby już przychodzili tylko klienci, albo w zdecydowanej większości przychodzili klienci, którzy dobrze cię znają, wiedzą, w czym ty jesteś dobry, wiedzą, że ty rozwiązujesz ich konkretny problem i przyszli do siebie i powiedzieli, chcę z tobą rozwiązać ten problem, który ja mam. To też jest jakaś tam, tak jak mówię, no konsekwencja, czy też z jednej strony konsekwencja, a z drugiej cel specjalizacji właśnie. Ty przez lata, czy twoja kariera rozwijała się latami w agencjach właśnie. Powiedz, jakbyś mógł przybliżyć, jak to się w ogóle stało, że teraz zajmujesz się jako niezależny konsultant markami, a B2B, czyli jakie może milestone'y doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś? Wiesz co, chyba kluczową rzeczą było zrozumienie właśnie, że ja chyba nie chcę dalej pracować w takiej stricte agencji reklamowej jako strateg, ze względu właśnie na to, że w środowisku agencji reklamowej bardzo często, przynajmniej w większości przypadków, w większości agencji, w których ja pracowałem, to było właśnie takie środowisko, które przez cały czas działało na zasadzie, nie chcę powiedzieć bierzemy wszystko, ale trochę tak to wyglądało. I ja po prostu w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja czuję się z tym już, z jednej strony jestem tym już zmęczony, ja nie robię rzeczy, których naprawdę mógłbym być dobry, których mógłbym się właśnie specjalizować i na samym końcu też doszedłem do wniosku, że może należałoby jednak skoncentrować się na czymś powtarzalnym i doprowadzić do sytuacji, w której będą do mnie przychodzić klienci, którzy będą chcieli ode mnie kupić to, w czym jestem najlepszy. I cała filozofia. To brzmi tak rozsądnie, Krzysztof, że aż po prostu nie wiem, jak można postępować inaczej. Ale tak było, naprawdę, tak było. I ja ci powiem, że ostatnio przychodzą do mnie klienci, którzy właśnie już nie chcą ode mnie różnych rzeczy. Oni chcą dokładnie to, co ja robię. I to jest dla mnie wielki, naprawdę wielki sukces po tych latach w sumie szukania tego czegoś, to jest dla mnie wielki sukces i ja się z tego bardzo cieszę, że to osiągnąłem, że wyszedłem z tego świata, w którym dzisiaj robimy, tak jak mówię, dzisiaj robimy coś tam, a jutro robimy coś kompletnie innego, ale musisz być w tym dobry, no nie musisz tego klienta tam przez cały czas pokazać, że jesteś wiarygodny w tym, że tutaj masz tą wiedzę, że jesteś w tym może nawet ekspertem, no to jest oczywiście, mam wrażenie tak, że w pewnym wieku to jest też bardzo ekscytujące, bo to jest cały czas coś nowego, jakaś stymulacja, wiesz, brak nudy i tak dalej, ale w pewnym momencie zaczynasz już, przynajmniej ja zacząłem już tak dochodzić do wniosku, że
może już jednak czas na to, żeby się tam skoncentrować na czymś i powiedzieć sobie, okej, czymś jestem dobry, to może dobrze by było, żeby przychodzili do mnie klienci po to, w czym jestem dobry. Chyba nie było, przepraszam, chyba nie było takiego, mam wrażenie, chyba nie było takiego jednego momentu, to po prostu narastało, wiesz, to jest tak, że to się zbierało i tak się to po prostu stało. Miałeś okazję, szansę pracować w kilku agencjach, ale chyba o jednej z niej można powiedzieć, nie naciągając rzeczywistości, że jest legendarną w kręgu polskich reklamiarzy, czyli PZL. Czy tam pracowałeś jako również, jako strateg? Możesz trochę powiedzieć o tym doświadczeniu? Ja tam zacząłem pracować jako account, ale już mnie wtedy ciągnęło do strategii, bo byłem młody. I tam rzeczywiście przeszedłem do działu strategii, udało mi się to zrobić dzięki wsparciu i możliwości, jakie dostałem, zbiegowi tak naprawdę też w pewien sposób możliwości. Tak, i tam zacząłem działać w strategii od juniora, można powiedzieć, od takiego naprawdę bardzo, bardzo początkującego człowieka, który ma głowę pełną pomysłów, ale wiedzy tam za bardzo nie było, no nie? No i tam spędziłem pierwsze lata, w zasadzie mógłbym powiedzieć, ucząc się zawodu, czy też, no tak, no tak bym to powiedział, ucząc się zawodu. Podobało mi się zawsze to określenie, że ktoś mnie uczył zawodu i tam natknąłem się na Jarka Chludzińskiego, który, mogę powiedzieć, nauczył mnie zawodu. Stratega. Okej. Czym wtedy wydawało ci się, albo po prostu jak wtedy brzmiała definicja tego, czym strateg powinien się zajmować? Jaki jest jego udział w procesie wytwarzania komunikacji czy marek? I czy to się jakoś zmieniło ewentualnie do dziś? Ja ci powiem tak, że w PZL-u nie było tak, żebyśmy my byliśmy jakoś tak bardzo oparci na jakiejś usystematyzowanej wiedzy, na przykład na jakichś definicjach, na tego typu rzeczach. To bardzo, bardzo mocno działało na zasadzie doświadczenia, na zasadzie też jakiejś tam intuicji, oczywiście też wiedzy, no bo nie można, na pewno nie można tego powiedzieć, że tam nie było wiedzy. Natomiast wiesz co, jakbym powiedział ci, jaka jest rola stratega wtedy, to powiedziałbym, że to jest przede wszystkim zainspirowanie kreacji do tego, żeby stworzyła dobre reklamy. To była fundamentalna rola stratega, oczywiście w odniesieniu do briefu klienta. Pamiętam, że uczyliśmy się przez doświadczenie właśnie, przez te briefy, które tam odbijały się od kreacji, uczyliśmy się tego, co to znaczy dobry brief na przykład, ale bez takiego czegoś, że tutaj to chodź, ja teraz ci wytłumaczę, na czym polega dobry brief. Bo dobry brief musi mieć to, no nie? To takiego czegoś właśnie tam nie było. Tam było przez cały czas takie doświadczenie bazujące na praktyce, mógłbym powiedzieć, głównie na praktyce. I ono polegało tak, ono polegało przede wszystkim na tym, żeby ta kreacja nabrała rozpędu, żeby wiedziała, może nawet nie tyle, w którą stronę iść, bo bardzo często szła w swoją stronę, natomiast żeby głównie jednak zainspirować ją do tego, żeby przez najbliższy tam, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie miała nad czym myśleć i to twórczo. Wychodzisz ze świata agencyjnego, zaczynasz pracę jako konsultant. Czy możesz powiedzieć o jednym, dwóch case'ach współprac w obszarze B2B, które szczególnie dobrze wspominasz, które być może miały jakiś istotny impact albo sam ten proces był z jakiegoś powodu interesujący? Wiesz co, pierwszą rzeczą na pewno jest MultiWash, obecnie zwany jako Moveno. MultiWash to była taka wtedy aplikacja, która pomagała zlokalizować, prosta rzecz, to była usługa dla flot samochodowych, dla korporacji, która pomagała znaleźć myjnię samochodową. Marketplace dla myjni samochodowych, tak naprawdę skierowany do klienta korporacyjnego. I to był chyba, ja wcześniej też pracowałem jeszcze z jakimiś projektami B2B, ale to było wtedy na freelancie. Natomiast MultiWash to była taka pierwsza poważna,
pierwsza poważna rzecz, którą ja zrobiłem w oparciu o stworzenie propozycji wartości. I wtedy rzeczywiście zrozumiałem, ok, to my tutaj musimy stworzyć propozycję wartości, musimy wiedzieć, kto jest tym klientem, musimy wiedzieć, czego oni potrzebują, musimy wiedzieć, co jest tą wartością, za którą są w stanie zapłacić i w jaki sposób my tą wartość dostarczamy. I na samym końcu jeszcze zastanawiałem się, pomyślałem jeszcze wtedy, że należałoby stworzyć wokół tego dobrą narrację taką biznesową. Zaczynając od problemu w ogóle, od takiego jakiegoś zjawiska, później okazało się, że to można nazwać insightem komercyjnym, jak się przeczytałem chwilę potem w książce, o której może zaraz jeszcze powiem, i okazało się, że popracowaliśmy z tym klientem na tym projekcie, zrobiliśmy tam badania w ogóle jeszcze, które też były dla mnie odkrywcze, bo nagle okazało się, że wiesz, można zrobić badania B2B, czego wcześniej w ogóle nie robiłem. Uda się jednak zebrać tych klientów potencjalnych, te buyer persony, i te buyer persony jeszcze w dodatku dają naprawdę masę wiedzy i te buyer persony też mogą klienta w ogóle, wiesz, głowa mu wybuchła po prostu, jak usłyszał te wszystkie rzeczy na temat potrzeb tych swoich buyer person. Nagle się okazało, że to jest po prostu coś zupełnie innego niż myśleliśmy. Więc to była taka sytuacja, że tam popracowaliśmy troszeczkę nad klientem, popracowaliśmy trochę nad propozycją wartości właśnie w procesie, były tam warsztaty, no takie zręby tego procesu, który tak naprawdę do dzisiaj robię, powstał właśnie wtedy. Stworzyliśmy bardzo ciekawą narrację wtedy jeszcze, taką naprawdę, że po prostu odkrywaliśmy w tych warsztatach rzeczy i wszyscy mówili, wow, no, czegoś takiego w ogóle nie mówiliśmy do tej pory, a to jest dokładnie to, co my robimy. I pamiętam. Narracja, masz na myśli jakieś narzędzie, że tak to nazwę, sprzedażowe, czy... Wiesz co, narracja polegała tak naprawdę na tym, żeby stworzyć prezentację sprzedażową, która nie zaczyna się od tego, my jesteśmy tutaj, zobacz, co tam robimy, tylko wychodziła od problemu. Nie? To była rzecz, która mówi, przyjdźmy tutaj, bo macie taki problem. My wiemy, że macie taki problem, możecie go rozwiązać w jakiś określony sposób, nierozwiązanie go kosztuje tyle i tyle i my tutaj mamy podejście nasze do rozwiązania tego problemu, ono wygląda tak i tak, mamy całościowe rozwiązanie i tutaj są możliwości współpracy z nami. Więc dla mnie wtedy to była, wiesz, to ja po prostu dochodziliśmy tak trochę z jednej strony na tych warsztatach siłą rzeczy, a z drugiej strony ja wtedy bardzo intensywnie szukałem sposobu na to, żeby właśnie, jak to wygląda, jak wygląda dobra narracja B2B, jak wygląda dobra prezentacja B2B, jak wygląda w ogóle podejście, co to jest w ogóle propozycja wartości na przykład, no nie? I wtedy właśnie połączyłem, jakoś tak złożyło się właśnie, że połączyłem te wszystkie rzeczy podczas tego projektu, stworzyliśmy tą narrację sprzedażową, stworzyliśmy propozycję wartości, określiliśmy sobie jako klienta. Pamiętam, że klient, bardzo zależało na tym klientowi, żeby z tą prezentacją, a miał duże problemy, naprawdę miał bardzo duże problemy z tym, żeby w ogóle przebić się do klienta, żeby już tam nie zacząć się opowiadać o tym, co oni mają, tylko że w ogóle przebić się do klienta. Oni w ogóle nie, w ogóle dajcie spokój, w przyszłym kwartale może coś. I zrobiliśmy taką właśnie prezentację. Klient mówił, że tutaj szybko musi zrobić, bo jutro następnego dnia jedzie gdzieś tam w góry, jechał na jakąś prezentację dla swoich klientów, taką jakieś takie sympozjum czy targi, już nie pamiętam dokładnie, branżowe, więc stworzyliśmy szybko tą prezentację, już tak skleiliśmy ją całkiem ładnie zresztą i później właśnie było tak, że klient wrócił z tej prezentacji, że tam, nie wiem, nie pamiętam, że zadzwonił czy coś, ja, słuchaj, zaprezentowałem to i po tej prezentacji ustawiły się do mnie kolejki. Okej, ja mówię, okej, czyli to działa, no nie? Czyli to działa. Rzeczywiście, przyjdziesz z problemem, dobrze rozpoznanym problemem do klienta, przyjdziesz, w którym oni rzeczywiście identyfikują się, wiedzą, że to jest pilne, że to rzeczywiście istnieje, no nie? To jeszcze będzie w jakiś tam sposób odkrywcze dla nich. To nie będzie rzecz, która, okej, wiem, dobra, naraz zrobię, albo nie, to znam to, wiem, o czym pan mówi, nie robimy tego, albo robimy to z kimś innym. Czyli ten problem jeszcze był jakoś tam odkrywczy, unikalny, ale z drugiej strony bardzo wiarygodny. No i na samym końcu była jeszcze propozycja, to my możemy to wam pomóc zrobić, możemy wam pomóc ten problem rozwiązać. I to właściwie było, dla mnie było niesamowite doświadczenie, że po pierwsze udało nam się to zrobić, po drugie, że to zadziałało i że to może być jakiś sposób na komunikacji w B2B, który rzeczywiście jest skoncentrowany, wiesz, działa, jest skuteczny, bo wychodzi przede wszystkim od myślenia o kliencie, o tym jego problemie, a nie od tego, co my tutaj mamy człowieku, kliencie do zaoferowania. Dla mnie to jest ciekawe, co mówisz, też z tego powodu, że
że to, co może taką strategiczną narrację wyróżniać, to fakt, że ona się opiera w jakimś sensie na jakiegoś rodzaju konflikcie, prawda? Jest, mhm. jest jakiegoś, no tutaj na przykład mówisz o problemie, no nie? I o tym, że on został jakoś odkrywczo zaprezentowany. I tak wyobrażam sobie, jak tak myślę sobie też o tym luźno, nie wiem, co ty o tym sądzisz, jak wiele wspólnego ma dobrze skomunikowana strategia z dobrze powiedzianą historią, nie? Właśnie ja uwzględniam w mojej strategii uwzględniam właśnie to, w jaki sposób ona powinna zostać opowiedziana. To znaczy, jeśli pracuję nad ICP, nad profilem klienta, to tam właśnie pracuję nad odkryciem tego problemu, który ten klient ma. I to już mi daje asumpt trochę do tego, w jaki sposób to powinno być komunikowane. Bo wiemy o tym, że na ścieżce zakupowej, na ścieżce decyzyjnej, pierwszym tym triggerem, który cię zachęci w ogóle do tego, żeby się przyjrzeć w ogóle temu tematowi, nie jest powiedzenie, mamy takie rozwiązanie, tylko ty masz taki problem. Więc jeśli dobra strategia B2B zakłada dobry profil klienta, to w ramach tego profilu w zasadzie musi być opisany problem tego klienta, być może nawet właśnie problem, którego on sobie nie do końca zdaje sprawę i wtedy wiemy nawet, mając ten problem, to jest fantastyczny zasób komunikacyjny ten problem, bo mamy ten problem, możemy go wykorzystać w komunikacji, najczęściej właśnie w komunikacji na samym początku ścieżki decyzyjnej, ścieżki zakupowej, tak? Wtedy, kiedy klient w ogóle nie jest zainteresowany, ale on nie jest zainteresowany rozwiązaniem, ale problemem, który mają wszyscy, a być może także on, to już jak najbardziej zainteresowany może być. To jest świetne, bo jeżeli wykorzystujesz później komunikację wokół tego problemu, to też zaczynasz trochę tak, znaczy marka może być postrzegana jako mająca w ogóle jakiś swój punkt widzenia, dostrzegająca coś, czego nie widzą inni i wychodząca z jakąś taką intrygującą nawet opowieścią, nie? I to jest coś mega zasób w ogóle, nie? Którego często brakuje. Oczywiście. Zwłaszcza marką B2B, myślę. Dokładnie tak. To znaczy, ja się szczerze mówiąc czasami z jednej strony dziwię, a z drugiej strony mnie to trochę nie dziwi, że marki właśnie nie komunikują się przez problem. Przede wszystkim na samym początku. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że przez całą ścieżkę, ale nie komunikują się przez problem. Z jednej strony mnie to dziwi, bo to powinno być oczywiste w pewien sposób, a z drugiej strony mnie to nie dziwi, bo znalezienie tego problemu wcale nie jest takie proste. To nie jest taka rzecz, że o, tutaj, no dobra, mamy ten problem, bo on właśnie musi być unikalny, on powinien być w pewien sposób odkrywczy, taki trochę jak dobry insight, no, bo to jest insight, to jest insight komercyjny. Ten problem powinien być także istotny i pilny. I to jest sytuacja, w której wiesz, zaczynasz opowiadać o tym problemie i ten problem na dobrą sprawę otwiera drzwi. On sprawia, że klient chce słuchać. Klient nie chce słuchać, naprawdę klienci nie chcą słuchać na temat tego, że co ty masz do zrobienia, co ty masz do zaoferowania, jak to robisz, ale klienci bardzo chętnie posłuchają czegoś o sobie, a jeszcze jak sprzedasz im problem, no to mogą być nawet zafascynowani tym, no zafascynowani może źle powiedziałem, ale tacy zaintrygowani, o chyba tak bym powiedział, zaintrygowani tym, co ty masz do powiedzenia. Oczywiście też nie jest tak, że ten problem musi być taki, że wiesz, usłyszysz to i myślisz sobie, zwijam biznes, no nie, bo to nie ma sensu zupełnie. Nie, no bez przesady, ten problem musi być na tyle, wiesz, na tyle istotny, ale z drugiej strony nie na tyle przykłatający, żeby klient jednak miał chęć rozwiązania go za pomocą jakichś w miarę prostych działań mniej więcej, nie? To też nie jest tak, że ten problem to musisz rozwiązać się za 3 lata dopiero przy tam wiesz, wielkich budżetach on dopiero zostanie rozwiązany. Także problem rzeczywiście jest rzeczą, która jest, wydaje mi się, fantastycznym sposobem na komunikację, na przebicie się przez bańkę, czy też przez radary komunikacyjne klientów, no i on tak jak mówię, no on jest świetnym zachęceniem do tego, żeby na tą ścieżkę zakupową wejść i później zacząć rozmawiać, no to jak możemy to rozwiązać? Tu anegdota a propos problemów i to może będzie przejście do kolejnego pytania. Kiedyś w procesie strategicznym, jeszcze na początku mojej kariery, uczestniczyło kilka osób z działu marketingu z fajnej ogólnopolskiej firmy.
No i tam właśnie przygotowaliśmy strategię komunikacji, więc wydestylowaliśmy sobie kilka takich obiekcji, barier w postrzeganiu tej marki, które uniemożliwiały jej realizację celów biznesowych. No i to właśnie błąd początkującego. W tamtym procesie nie uczestniczyła ich szefowa, ich przełożona, która przyszła dopiero na samą prezentację tej strategii. I potem jak ja skończyłem ją prezentować, wielokrotnie wspominając o tych barierach i problemach, ona stwierdziła, to tak jakoś strasznie negatywnie, tyle tych problemów pan widzi, a my jesteśmy taką pozytywną marką. Na dzisiaj to wspominam. Pytanie, czy mógłbyś opowiedzieć trochę o swoim procesie strategicznym i czy być może masz jakąś też taką anegdotę, która gdzieś ci się w karierze przytrafiła, którą wspominasz? Wiesz co, w kontekście, może to nie jest anegdota, ale to jest potwierdzenie tego, co zaobserwowałeś wtedy z tą klientką, to znaczy jednak jakiegoś lęku klientów przed komunikacją przez problem. Faktycznie ja też doświadczyłem takich sytuacji, że klienci mówili, no nie chcemy się komunikować przez problem, jesteśmy pozytywną marką, nie chcielibyśmy być kojarzeni z problemem. Chyba rzeczywiście nie rozumieją jeszcze. Z jednej strony mam wrażenie, że jeszcze, że klienci mogą mieć faktycznie wątpliwości, czy to pasuje do ich marki na przykład. Myślę, że w przypadku marek B2B jest to o wiele mniejszy lęk niż w przypadku marek B2C. No bo tam jednak pozytywnie, do przodu, miło, a w B2B już tak nie do końca. To jest jedna rzecz. No to chyba przede wszystkim, tak, chyba przede wszystkim to jest sytuacja, w której klienci, szczególnie klienci B2B mogą mieć problem z problemem, tak bym to nazwał. Okej. I oczywiście, druga rzecz jest taka, że nie należy, tak jak już powiedziałem też, nie należy przesadzać z tym problemem, to znaczy on nie może być taki, wiesz, taki po prostu, że to czeka nas zagłada. Tak, tak, że to już koniec w zasadzie, już więcej nic nie ma i zamknijmy kramik. To musi być taki problem, który da się rozwiązać. Okay? Okay. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o mój proces. Mój proces wygląda tak, że przychodzą do mnie klienci, którzy najczęściej zdają sobie sprawę z tego, że w tej pułapce średniego biznesu się już znaleźli. I to jest ta sytuacja dla mnie super komfortowa, której ja im nie muszę już przekonywać. Przekonywać, dokładnie tak, dokładnie tak. Przekonywać, że tak, to jest twój problem, no nie? Bo ja to robię komunikacją o problemie marketingową, powiedziałbym. Więc to są klienci, którzy przychodzą do mnie po to, żeby już im pomóc w wyjściu z pułapki albo czasami w uniknięciu jej, więc na początku analizujemy tą sytuację, w jakiej sytuacji klient się znalazł. Później zaczynamy zastanawiać się nad unikalnymi silnymi stronami, nad tymi rzeczami, które rzeczywiście mogą stanowić potencjał do budowania wartości z punktu widzenia klienta na razie, czyli z punktu widzenia tego, co nam się wydaje, że my jesteśmy w tym najlepsi. Później następuje weryfikacja tego. Weryfikacja z jednej strony, a z drugiej strony może dodanie czegoś. To znaczy rozmowy z klientem na ten temat. Przeprowadzam wywiady wtedy z klientami, klienci mi opowiadają, gdzie oni tą wartość widzą. Oczywiście nie pytam ich wprost o wartość, pytam ich o różne inne rzeczy związane z doświadczeniami, z daną usługą, z rozwiązaniem, także z daną firmą, także z konkurencją, także z branżą. I tutaj szukamy tego, czego oni faktycznie poszukują. Także staram się znaleźć wtedy, pogłębić tak naprawdę rozpoznanie tego problemu, który właśnie klienci mogą mieć. Zbieramy tą wiedzę, z jednej strony naszą, z drugiej strony moją wiedzę i też klienta wiedzę na temat ich klientów i spotykamy się już wtedy na kolejnym etapie, w którym są warsztaty najczęściej, na których po pierwsze tworzymy profil klienta, podsumowujemy całą naszą wiedzę, także poprzez weryfikację tego chociażby, którzy klienci są najbardziej wartościowi, którzy przynoszą nam najwięcej zysku, więc
takiego klienta sobie pogłębiamy na takich warsztatach, pogłębiamy sobie wiedzę na jego temat, właśnie na podstawie wiedzy pracowników, wiedzy osób, które mają kontakt z klientem, mojej wiedzy także, którą się dzielę po spotkaniach z klientami, więc tworzymy tam profil klienta, czyli tworzymy profil idealnej firmy. W ramach tej firmy tworzymy także profil buyer persony, a szerzej komitetu zakupowego. Następnie, następnie weryfikujemy tą, następnie przechodzimy do kolejnego kroku w procesie i tym krokiem jest już tworzenie propozycji wartości. Także za pomocą warsztatów, czy poprzez warsztaty też sobie odpowiadamy na pytanie, no to w jaki sposób, jakimi rozwiązaniami tak naprawdę my jesteśmy w stanie te cele, te potrzeby klienta zapewnić w najlepszy sposób i tworzymy wokół tego propozycję wartości. Kolejnym krokiem jest już, tak? Dobrze. Chciałem zapytać, czy rzeczywiście udaje się wypracować na takich warsztatach taką propozycję wartości, czy to jest jeszcze taki moment, że ty po prostu trochę patrzysz, co mniej więcej klientom podchodzi, że tak powiem, co ma sens, ale potem sam to szyjesz, ale to możemy przejść przez całość. Wiesz, to tak się dzieje, To znaczy czasami zdarza się tak, że już na warsztatach czujemy, że mamy dobrą propozycję wartości, że ona faktycznie odpowiada na to, co, za to, czego potrzebuje klient, na, że można ją wokół tej propozycji wartości, ona gdzieś jest właśnie skonstruowana także w oparciu o jakiś problem, który ten klient faktycznie ma i on jest istotny i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami się zdarza tak, że na warsztatach już mamy dobrze sformułowaną propozycję wartości, a czasami rzeczywiście zdarza się tak, że trzeba nad nią jeszcze popracować trochę. Tak, faktycznie trzeba, ja ją muszę też z mojego też doświadczenia podszlifować. Nie? W pewien sposób tam zwrócić uwagę, że a to jeszcze jest za mało istotne, albo tutaj przesadziliśmy może trochę z wielkością tego problemu, a ta albo ta propozycja wartości na przykład nie ma jakiegoś charakteru wymiernego, na przykład, który można policzyć. Czy mogę cię tu jeszcze zatrzymać, bo wiem, że będą słuchać nas osoby, które też mogą zajmować się podobnymi rzeczami i to zawsze jest taka, okej, my wiemy, że tam musi się znaleźć propozycja wartości, ale takie techniczne pytanie, to jest dla ciebie zdanie, lista punktów, slajdy, jak ty to... To jest finalnie, formalnie. To jest value proposition statement, w którym musisz napisać, dla kogo, co robisz, a w zasadzie dla kogo, dla kogo coś robisz i jaki problem ma ta osoba, jaki cel i jaki problem ma ta osoba, która domyśle ma tą twoją propozycję wartości kupić, musisz zaproponować to rozwiązanie. Czyli to jest taka esencja już w zasadzie tego value proposition statement, czyli to jest to rozwiązanie, które oferujesz takiej osobie, które dostarcza, które pomaga realizować właśnie ten cel albo tą potrzebę i ewentualnie jeszcze możemy dodać i dodajemy do tego, bardzo często powiedziałem nawet tak, bardzo często dodajemy do tego jeszcze argumenty, takie artibisy trochę w postaci naszych rozwiązań, naszych rozwiązań, które dowożą, powiedziałbym kolokwialnie, tą propozycję wartości i ewentualnie jeszcze możemy dodać jeszcze informacje o tym, że robimy to w przeciwieństwie do naszych konkurentów, którzy takiej propozycji wartości nie mają, w sensie co innego, alternatywnego ewentualnie nasi konkurenci dostarczają. Czyli to jest zdanie, to jest rozbudowane zdanie, w którym próbujemy uchwycić wszystko i profil klienta, jego potrzeby oraz cele, naszą propozycję wartości, nasze rozwiązanie, które tą propozycję wartości realizuje i ewentualnie jeszcze alternatywę w postaci innych rozwiązań konkurentów, którzy w ten sposób tej wartości nie dowożą albo proponują jakieś inne alternatywne rozwiązanie względem naszej propozycji wartości. Żeby podkreślić tą unikatowość, jakoś się zróżnicować. Tak. Super, dobra, to mamy ten. Mamy propozycję wartości i przystępujemy do tworzenia ścieżki zakupowej, która jest, którą tworzę na podstawie ścieżki zakupowej bardzo prostej, tak naprawdę McKinsey'a. To jest taki sześciostopniowy, czasami siedmiu, dodaje się jeszcze tam w przypadku specyficznych branż, dodaje się jeszcze siódmy punkt. Kroków tak naprawdę od momentu, kiedy ten klient w ogóle nie jest zainteresowany naszą kategorią,
do sytuacji, w której staje się jej ambasadorem, do sytuacji, w której już nie tylko z niej korzysta, ale i zachęca innych do tego, żeby korzystali z niej także. Więc mamy taki sześciokrokową, można powiedzieć, ścieżkę zakupową, która oczywiście bazuje na barierach i na triggerach i zastanawiamy się po prostu, które określamy bariery na poszczególnych etapach tej ścieżki i wspólnie określamy triggery, tak? Komunikaty, które mogą te bariery pomóc zniwelować albo je na tej ścieżce przekroczyć. I te komunikaty tak naprawdę stanowią dla nas podstawę do tego, żeby się komunikować w odpowiednich fazach komunikacji i na samym końcu jeszcze możemy zrobić tak, że przekładamy te fazy komunikacji na konkretne touchpointy, na konkretne kanały. W związku z tym na samym końcu mamy plan komunikacji, który zakłada nie tylko to, że mamy ścieżkę zakupową, że wiemy, co w którym momencie należałoby powiedzieć temu klientowi, żeby go przeprowadzić przez tą ścieżkę, żeby tak naprawdę umożliwić mu skorzystanie z tej propozycji wartości, z naszego rozwiązania, może nawet jeszcze więcej. Wiemy, jakimi argumentami go przekonać i mamy to rozłożone jeszcze na formaty komunikacyjne. Formaty komunikacyjne, które mogą być komunikacją marketingową, ale one też uwzględniają działania sprzedażowe. Czyli po prostu mamy touchpointy na całej ścieżce zakupowej, które w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie tego klienta odpowiadają na jego wątpliwości w danym momencie, przeprowadzając go przez kolejne etapy ścieżki zakupowej. I to też robimy na warsztatach tak naprawdę. To też robimy na warsztatach. Tutaj dostarczamy jeszcze czasami wiedzę specjalistyczną, mediową na przykład. Zapraszam współpracujących ze mną partnerów zajmujących się mediami na przykład, po to, żeby z jednej strony trochę wyedukować tego klienta o możliwościach komunikacyjnych, a z drugiej strony, żeby też pokazać, w jaki sposób, jakimi touchpointami możemy się posługiwać. I na tych warsztatach na przykład wspólnie określamy sobie ścieżkę zakupową, ścieżkę decyzyjną, ścieżkę zakupową i plan komunikacji. I mamy w tym momencie już sytuację, w której nie tylko wiemy, mamy trzy rzeczy tak naprawdę. Mamy naszego profil naszego klienta, mamy naszą odpowiadającą profilowi propozycję wartości i ścieżkę zakupową, która, i to jest też ważne, prowadzi do tej wartości, do tej propozycji wartości. To nie jest ścieżka decyzyjna w zasadzie komunikacyjna, pomówmy teraz o wszystkim, bo zajmujemy się UX-em, więc mówmy teraz w ogóle o UX-ie, tylko mamy konkretną propozycję w ramach tej szerokiej kategorii, jaką jest UX i prowadzimy tego klienta do tej naszej propozycji wartości. Czyli na samym początku już odpowiadamy na wątpliwości, które biorą się nie z tym, czy ja potrzebuję UX-a, czy nie, tylko gdzieś na samym początku mówimy o tym, no właśnie, gdzie jest ten... jaki problem należałoby wyeksponować, żeby krok po kroku tego klienta do naszej propozycji wartości zachęcić, chyba tak bym to powiedział. Można by to podsumować tym, że strategia jest takim, powiedziałbym, narzędziem do ustawiania kontekstu, strategia komunikacji, czyli my możemy tą rzeczywistość jakoś zamodelować w sposób, który byłby korzystny, pożądany przez markę. No nie, my możemy naświetlić pewne aspekty, pewne problemy, wzmocnić je przekazem po to, żeby klientowi włączały się te przełączniki, że tak powiem obrazowo, w mózgu, w takiej kolejności, w cudzysłowie oczywiście, która finalnie doprowadzi go do takiego aha momentu pod tytułem kurczę, czyli teraz rozumiem, na czym polega mój problem, wiem, jakie jest źródło właśnie tego problemu i wiem, jak je rozwiązać i wiem, że nikt tego nie zrobi lepiej niż ten dostawca tych komunikatów. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Zbudowanie tego kontekstu wydaje mi się, że jest najbardziej istotne na samym początku. Na samym początku ścieżki zakupowej, ścieżki decyzyjnej, w której mamy do czynienia z człowiekiem, który nawet wiemy o tym, bo w końcu to my jesteśmy specjalistami od tego problemu czasami, od tego klienta. My czasami nawet wiemy lepiej od tego klienta, na czym polega jego problem, tylko no właśnie, ten klient czasami, wiesz, tak jak powiedzieliśmy sobie o tych problemach, on wyprze to, nie chce się z tym zgodzić, albo no jest pewnie kilka różnych powodów, dla którego klienci mogą odrzucić taki problem, ale rzeczywiście ważne jest to, żeby zbudować wokół tego klienta także jakiś kontekst, który spowoduje, że zmieni się jego nastawienie już na samym początku ścieżki, że on dostrzeże pewien problem, dostrzeże pewną potrzebę do zrealizowania i będzie już z nami, że tak powiem, prawie za rękę przez tą ścieżkę decyzyjną przechodził.
Super. ABC marketingu B2B, słuchajcie, w 3 minuty z Krzysztofem. Dzięki uprzejmie za to. Skoro przy B2B jeszcze chwilę. Co cię wkurza w branży marketingowej, w branży marketingu B2B? Powiem tak, zrobiłem ostatnio taki mały eksperyment u siebie na LinkedInie. Zażartowałem, chyba tak to nazwę. Nie zażartowałem. Napisałem, że jestem właścicielem, chociaż oczywiście nie jestem właścicielem software house'u, ale tak czułem się trochę w rolę, bo pokazałem się trochę w roli właściciela software house'u, właśnie takiego, który znalazł się w pułapce średniego biznesu, i zaproponowałem i zapytałem, co mam zrobić z 100 000 złotych, na co mam wydać te 100 000 złotych. I dostałem naprawdę masę odpowiedzi, każda była najlepsza. I każda była najlepsza. I ja mam wrażenie takie, że wkurza mnie trochę takie właśnie, bo wniosek był też taki, że w zasadzie to chyba jedna, może dwie osoby się tam dopytały o coś jeszcze, nie? I to mnie chyba najbardziej wkurza, to znaczy to jest taka, nie chcę powiedzieć nachalna, ale ona jest taka bezrefleksyjna sprzedaż chyba, to jest taka sprzedaż, która nie jest adekwatna do właśnie potrzeby tego klienta, nie odpowiada na w jakiś tam sposób na cele tego klienta, po prostu świecidełka, kup to. I koncentrowanie się też na tym, to znaczy to jest czasami, albo nawet może bardzo często, to nie jest sytuacja, w której takie firmy, które sprzedają takie rozwiązania, próbują sprzedać te rozwiązania, one nie pracują nad tym, żeby to rozwiązanie lepiej umiejscowić, żeby znaleźć tego klienta faktycznie, żeby zrozumieć tego klienta lepiej, żeby mu zaproponować rozwiązanie, które naprawdę mu dostarcza wartość, tylko to jest raczej szlifowanie, podkręcanie wskaźników, które mają tylko na celu, żeby to sprzedać. Wiesz, nie ma znaczenia, czy ty rozumiesz tego klienta, czy to jest parametr, który dla nas jest istotny. Parametrem dla nas jest istotnym to, czy ty sprzedałeś, czy ty nie sprzedałeś. To się w marketingu B2B bardzo mocno to widać. Bardzo mocno to widać, to jest nastawienie przez cały czas na taką, powiedziałbym, chyba szybką sprzedaż. Naprawdę bez odniesienia się do klienta, do zrozumienia go, bez ustawienia tej wartości. To jest z jednej strony, to jest oczywiście jakaś tam, nie wiem, nie chciałbym powiedzieć, że to jest jakaś patologia, to jest po prostu jakiś tam stan taki, który powoduje, że troszeczkę przypomina to według mnie taki trochę bazar, ale z drugiej strony ma to konsekwencję taką, że ci klienci, szczególnie właśnie klienci, którzy no do tej pory, wiesz, byli biznesmenami, tworzyli tą firmę, zarządzali nią, może sprzedawali i nagle wchodzą w obszar marketingu, oni są po prostu wrzuceni w jakiś taki straszny, mam wrażenie, kontekst, w którym chyba ma wtedy bardzo ciężko podjąć jakąkolwiek decyzję. I bardzo często jest to decyzja na zasadzie chyba, kto tutaj bardziej mi będzie, nie wiem, machał przed oczami, albo czyje rozwiązanie będzie się bardziej świecić, takie mam trochę wrażenie. Myślę, że to jest ze szkodą w dużej mierze, może nawet nie dla firm, które to sprzedają, bo one po prostu cierpią niską skutecznością takiej sprzedaży, tylko wracamy do początku naszej dyskusji. To jest jednak mimo wszystko jakaś taka sytuacja, w której ten potencjał, no może nawet powiem szumnie, gospodarki, on jest marnowany właśnie na to, że próbujemy rozwiązań, które wiesz, które po prostu nie mają żadnego sensu czasami, no niektóre są zupełnie niedopasowane do nas, ale przepalamy te pieniądze, moglibyśmy przeznaczyć to na sensowne rzeczy, na rozwój tej firmy, na innowacje, na dostarczanie i tworzenie wartości, ale dlatego, że wchodzimy w jakiś obszar, właściwie wchodzi w jakiś obszar i marketing macha mu przed oczami, to jest najlepsze rozwiązanie, on po prostu podejmuje bardzo często złą decyzję, on czy ona podejmują po prostu bardzo często złą decyzję, która kosztuje te firmy, no i to jest z mojej perspektywy, dla mnie jest to rzecz, która mnie chyba najbardziej w marketingu B2B, w ogóle chyba w B2B boli. No tak, no ale wiesz, jak wszyscy wiemy, że te procesy decyzyjne w B2B zajmują czas, więc te cykle sprzedażowe są dużo dłuższe. W związku z tym firmy często są w takiej sytuacji, że wiesz, no nie generują tej sprzedaży codziennie, tak jak może w B2C to się często zdarza, więc no wiesz, jest po prostu napieprzajmy, nie? W sensie po prostu musimy działać, nie? I jest taka, co dzisiaj zrobimy, żeby jutro wygenerować tego leada, no nie? Bez takiego w ogóle zaakceptowania
akceptowania, że właśnie pewnej tej rzeczywistości, a ta rzeczywistość B2B właśnie wygląda tak, że te rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień i że ten marketing też nie odpala się z dnia na dzień. I ja mam taką hipotezę, że to dlatego, uwaga, uwaga, że to nie marketing generuje klientów, tylko to klienci się, że tak powiem, generują, czy generują sprzedaż. To znaczy dopiero kiedy ta osoba rzeczywiście dostrzega sytuację, w której jest, problem, w której jest, I zaczyna szukać tych rozwiązań, to my mamy szansę, czy ten nasz marketing ma szansę się odpalić, że tak powiem. Okej, odpala się skojarzenie, tak, zaczynam rozumieć, jak ta marka wpasowuje się w tą moją drogę rozwiązywania problemu. Ale to, co ja mogę maksymalnie zrobić tą swoją komunikacją jako marka B2B, to rzeczywiście zadbać o to, żeby się w odpowiednim momencie, że tak powiem, odpalić, no nie? Ale ja nie mogę zmusić tego klienta albo go jakoś zaczarować i właśnie wcisnąć mu jakieś rozwiązanie, bo to po prostu długofalowo nie ma szans utrzymać. Zgoda, absolutnie. Tak właśnie się dzieje. Mam wrażenie, że to jest takie czasami, nazwą to chyba bezrefleksyjne podejście do realizacji celów biznesowych albo sprzedażowych może nawet, tak bym to chyba nazwał. Dokładnie tak, klient nie ma potrzeby, ale trzeba mu to wcisnąć. To zapytałeś mnie, co mnie najbardziej wkurza? Tak, to jest też niewątpliwie rzecz, która mnie najbardziej wkurza. To jest jakaś takiego, mam wrażenie, nie wiem, nazwałbym to może nawet, może mocno, ale jakaś pewnego rodzaju nieuczciwość, wydaje mi się nawet. No. Może za grubo, może za mocno powiedziałem, ale ja mam takie poczucie, że po prostu, nie wiem, nie byłbym chyba w stanie sprzedać komuś czegoś, co wiedziałbym, że ten człowiek tego nie potrzebuje, ale trzeba to zrobić. A z drugiej strony, co utrudnia pracę nad strategią czy nad marką B2B, nie wiem, w kontekście przekonań czy jakiegoś specyficznego podejścia klientów? Wiesz, to mogę ci powiedzieć przede wszystkim o tych klientach, których ja mam, którzy zbudowali własne firmy, często ciężką pracą. Te firmy osiągnęły sukces i to jest ich przekleństwo. Tak uważam. Dlatego, że wpadają wtedy w taki, mam bardzo często, wpadają wtedy w taki syndrom nieomylności, decyzji, które, wiesz, jak osiągnąłem taki sukces w tym obszarze, zbudowałem tą firmę i ta firma rzeczywiście dobrze działa, no to znaczy, że ja się na tym znam. Pewnie to jest prawda, ale ja też się znam na rzeczach, na których się nie znam. To jest najgorsze. To znaczy, to jest sytuacja, w której właściciele zdarza się bardzo często to, że oni po prostu, oni uważają, że oni się znają na przykład na marketingu. Tylko dlatego, że osiągnęli sukces w biznesie, który polegał głównie na sprzedaży. I to jest bardzo ciężka rzecz do zmiany. I ja się czasami zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe do zmiany. Bo to jest sytuacja, w której bardzo ciężko, naprawdę bardzo ciężko taką osobę zmienić jej myślenie, może nawet nie ją całą, zmienić jej myślenie w pozytywny sposób, powiedziałbym, tak, przedstawiając pewne argumenty. Możliwe, ale ciężkie. Niestety to jest sytuacja, zaobserwowałem to także i wśród swoich klientów, którzy opowiadają mi przez cały czas takie same albo bardzo podobne historie. To jest sytuacja, w której do zmiany takiego podejścia nic lepiej nie motywuje niż porażka. To jest sytuacja, w której, wiesz, zrobiłem to trzeci raz i to nie wyszło i ja chyba wreszcie zrozumiałem, że ja tego nie wiem. I wtedy dopiero zaczynamy działać z takimi osobami, które zrozumiały, że no okej, nie wszystko wiem, mimo tego, że zbudowałem tę firmę, to jednak potrzebuję pomocy. I to jest też sytuacja, która niestety jest trudna także z naszego punktu widzenia, konsultantów, agencji, które współpracują, bo często to jest sytuacja, w której te budżety po prostu zostały już przepalone. Wydaliśmy i teraz już, no, ja już wiem, że powinienem popracować teraz na strategią, ale ja już nie mam co pieniędzy, bo robiliśmy kampanię, wymyślę, performance'owe, które, wiesz, przez pół roku to robiliśmy i one przyniosły okrągłe zero, nie? Ale trzeba było to zapłacić na przykład i teraz już nie mam na to pieniędzy. I ja już jestem mądrzejszy, mówi taki właściciel, ale teraz będzie trudniej to zrobić, to w zasadzie
gdybyśmy mogli to zrobić jakoś tak, wiesz, nie chcę powiedzieć taniej, ale jakimiś takimi oszczędnymi ruchami, na przykład tą strategię, gdybyśmy byli w stanie zrobić. Więc, więc ja mam wrażenie, no nie wiem, czy to jest jakiś taki, takie mam wrażenie raczej, że to jest naturalne też chyba w psychice ludzi, że jak osiągnęli sukces, to najtrudniej zejść z tej ścieżki i zmienić swój sposób zachowania, kiedy jest się na górze, no nie? A najgorsze, najbardziej właśnie paradoksalne jest to, że właśnie wtedy trzeba ten sposób zmienić. Szczególnie właśnie z tymi klientami, którymi pracuję. Weszli na szczyt, zbudowali tą firmę, żeby ona dalej się rozwijała, to oni muszą zmienić na szczycie sposób zachowania, sposób myślenia. I niestety to jest bardzo rzadkie, że zmienią to w sposób pozytywny, taki, że okej, dobra, zrozumiem, gdzie jestem, rozumiem, że teraz powinienem zacząć myśleć inaczej, tylko myślą przez cały czas tak samo, popełniają błędy, te błędy ich kosztują, dopiero jak dostaną po przysłowiowym tyłku, to wtedy zaczynają myśleć, okej, to może zacznijmy to robić inaczej, bo to już rzeczywiście nie działa. Mega cenne to, co mówisz. Ja tak pomyślałem sobie, że czasami właśnie sposobem na odblokowanie tego kolejnego etapu czy dalszego wzrostu jest w pewnym sensie pozwolić być tej marce, firmie czy produktowi tym, czym klienci chcą, żeby to było, nie? Że to jest takie trochę nieintuicyjne, bo ja wychodzę na rynek z jakąś propozycją, no bo nie ma innej drogi, ale potem w zderzeniu z tym rynkiem, jeżeli jestem na to wystarczająco otwarty, empatyczny, dostrzegam, że ludzie biorą z tego różne rzeczy albo wykorzystują to w innym kontekście, niż mi się wydawało, i taka upartość właśnie w tym, żeby to było takie, jak ja sobie wymyśliłem na początku, jest tym, co często te firmy w rozwoju blokuje, jeżeli dobrze cię zrozumiałem. Wiesz co, o tej upartości, to powiem ci tak, wydaje mi się, że ta upartość jest przereklamowana, bo wiele słyszy się na ten temat, może tak, wiele słyszy się na ten temat, że wiesz, po prostu musisz sobie wybrać ten cel i realizować go po prostu, uparcie, dążyć do przodu. Ja mam wrażenie, że czasami to się sprawdza, tylko czasami, nawet nie wiem szczerze mówiąc kiedy, ale czasami. Nie wiem, co w jakich warunkach to się sprawdza, ale w większości przypadków to się nie sprawdza. W większości przypadków, jeśli ktoś jest uparty bardzo mocno na samym początku działania swojej firmy, to raczej przegra niż wygra. Bo w pierwszym etapie właściwie to, wiesz, musisz mieć jakiś tam cel mniej więcej postawiony, którym najczęściej jest przetrwanie, i musisz być właśnie elastyczny, no nie? Musisz właśnie odrzucić te wszystkie swoje założenia. Natomiast w pewnym momencie, po jakimś czasie, wypracowuje się pewien taki właśnie, to myślenie zaczyna się tak cementować, no nie? Ono się po prostu przestaje w pewnym momencie rozwijać, ten właściciel przestaje być właśnie jakoś tam elastyczny, bo sukces go utwierdza w przekonaniu, że ma rację, że jakieś tam decyzje jednak, które podjął, to są słuszne decyzje. I kilka lat takich słusznych decyzji, potwierdzonych jakimś sukcesem, powoduje, że w pewnym momencie dochodzą do ściany właśnie i nie wiedzą, co robić dalej. Mimo tego, że wiedzą, czują, że mają problem, to nie wiedzą, co robić dalej, no nie? Nie wiedzą, co robić dalej, ale są przekonani nadal, że to ich decyzje mają, że to oni mają rację, że jak coś wymyślą, to oni będą mieli rację i to będzie dalej, i to będzie w jakiś tam sposób skuteczne. I to są właśnie te sytuacje, w których robią rzeczy, które robili do tej pory, uważają, że na przykład właśnie na samym początku zrobiliśmy stronę internetową, to teraz wystarczy ją tak naprawdę odświeżyć, bo ona jest brzydka, ja bym chciał, żeby ona była ładna, no nie, bo ja wiem, że jak ona będzie ładna, to mi się będzie podobać, to znaczy, że ona będzie już działać, no bo przecież ja podejmuję decyzję, więc no, ona musi mi się podobać, no nie, więc ja tutaj decyduję o wszystkim i tyle. I okazuje się, że to, dobra, zrobiliśmy tą stronę, odświeżyliśmy ją, ona jest ładna, rzeczywiście podoba się, ale ona dalej nie działa, no nie? W zasadzie to nawet często nie zastanowiliśmy się, po co ta strona jest, ale ona jest ładna. I to jest właśnie ten przykład przepalenia, wiesz, pieniędzy, no bo nie chodzi tak naprawdę o to, żeby odświeżyć stronę, tylko zastanowić się, po co ta strona jest, no nie? Ale żeby dojść do tego pytania, to musisz właśnie w pewnym momencie odrzucić to, że te twoje decyzje i że ty masz rację po prostu i że po prostu wiesz, jak to trzeba robić. Nie ma co się nad tym zastanawiać po prostu. Robimy tak jak zawsze. Trochę na tej zasadzie. Także tak.
Super. Będziemy powoli zmierzać do końca. Chciałbym cię jeszcze zapytać o ostatnią może perspektywę, bo widzieliśmy trochę z twojej osobistej perspektywy na marketing B2B. Pomyśleliśmy, czy porozważaliśmy trochę o tym, co może utrudniać pracę nad strategią B2B z perspektywy jakby klienta. Mhm. A ciekawi mnie jeszcze ostatnia, czyli ta perspektywa branży reklamowo-agencyjnej, tak ją nazwijmy. Czy ty widzisz u niej umiejętność pracy z markami B2B, czy też traktuje się B2B jako brzydki dodatek do B2C? Wiesz, to chyba też zależy, o które agencje pytasz, bo mam wrażenie, że te agencje takie full-serwisowe, które robią wszystko, mają duży problem z tym, żeby pracować z klientami B2B. Niczym nie ma. Ja ci powiem tak, nie ma tam rozumienia B2B, dlatego, że B2B to jest taki trochę, wiesz, z punktu widzenia agencji, to tam kreatywności to w tym co bardzo nie będzie. Trudny temat, to nie jest temat, który jest, wiesz, łatwy do zrozumienia czasami, a czasami jest to temat, który jest po prostu bardzo trudny do zrozumienia. Ci ludzie też są trochę inni, bo to nie są, wiesz, fajni ludzie, którzy, w cudzysłowie oczywiście, to nie są ludzie, którzy tam cieszą się, jak dostaną zaproszenie na festiwal reklamowy, czy coś w tym stylu mniej więcej, może teraz mówię bardzo takimi stereotypami, ale mam wrażenie, że właśnie tak się dzieje, a w marketingu B2B raczej liczy się konkret, takie mam wrażenie przynajmniej, przeważnie. I kolejna rzecz to jest jednak mimo wszystko budżet, no nie? Masz prezentację, w której prezentujesz markę, która ma działania i B2C, i B2B i ma prezentację przed wszystkimi agencjami, no to 80% czasu to jest B2C, mówienie, jaką jesteśmy fantastyczną marką, jakie tu fantastyczne rzeczy będziemy robić, a później jeszcze powiedzmy coś tam o B2B. I ktoś tam wstaje i zaczyna mówić i wszyscy już tam, wiesz, patrzą na zegarki, kiedy to się skończy, nie? Trochę na tej zasadzie. Więc to też jest kwestia tego, że po prostu, wiesz, no, budżety są o wiele mniejsze, w związku z tym agencje bardziej tak łasym okiem spoglądają na te prostsze, łatwiejsze, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak myślą, rzeczy, które siedzą w B2C po prostu, a nie w B2B. Jeśli chodzi oczywiście o agencje full-serwisowe, no bo jeśli mamy wyspecjalizowane agencje, no to one już trochę lepiej orientują się w B2B. Tutaj już jest tak, że to B2B może być całkiem dla mniejszej agencji, która jeszcze jest jakoś tam wyspecjalizowana w jakimś obszarze, to może być po prostu bardzo ciekawy kawałek biznesu. Mhm. I to jest jedna rzecz, ale to jeszcze chciałem powiedzieć o drugiej rzeczy i to mnie najbardziej, jeśli chodzi o branżę reklamową, już nie tylko marketingową, to mnie najbardziej chyba dziwi może, nie wiem czy boli, ale dziwi na pewno, że agencje reklamowe w ogóle nie traktują się jako firmy B2B. Mimo tego, że są firmami B2B, to jest cały czas przekonanie, że my firmą B2B to nie jesteśmy, no nie? My jesteśmy agencją kreatywną, my jesteśmy tutaj o kreacji, my jesteśmy tutaj o emocjach, o kreatywności właśnie i proszę nas nie porównywać z firmami, z tymi nudnymi firmami B2B. I niestety później jest tak, że wiesz, że patrzysz sobie na LinkedIna, agencji reklamowych i tam 90% postów to jest byliśmy na takim festiwalu, co jest oczywiście też jakąś tam minimalnie wartościowym, mam wrażenie, minimalnie wartościową treścią, ale byliśmy na festiwalu, wygraliśmy taki przetarg, robimy taką kampanię, zatrudniliśmy taką osobę, tam po prostu z punktu widzenia klientów tam po prostu nie ma treści. I to jest dla mnie dziwne. I to jest dla mnie dziwne, że firmy w ogóle, agencje reklamowe, wiesz, w ogóle działają w innym świecie, mam wrażenie. I to nie jest inny, lepszy świat, tylko to jest jakiś, mam wrażenie, świat przed 10 lat mniej więcej. Albo przed 15 lat biznesowy. To jest to słynne powiedzenie, że szewc bez butów chodzi. Wiesz, ja pracowałem w agencji, w której zajmowałem się jej własnym marketingiem i wizerunkiem. I dla mnie to było niesamowite, kiedy na początku tej pracy próbowałem znaleźć jakieś benchmarki wśród polskich agencji, które dobrze robią marketing B2B i byłem oniemiały, znaczy, że wszyscy powtarzają to hasło, ojej, mamy tyle roboty dla klientów, że nie mam czasu na własną komunikację, więc myślę, jak możecie to sprzedawać klientom w takim razie, nie? W sensie sami tego nie robiąc, jest to rzeczywiście zaskakujące. Nie wiem, ile lat temu to było, ale niewiele się zmieniło.
od tego czasu. Tak, 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 zgadzam się. Cały czas gdzieś to, takie sytuacje, kiedy taka agencja zrobi coś ciekawego, jedna z drugą, to rzeczywiście zwracają uwagę, chociaż też nie wydaje mi się, żeby specjalnie inwestowały we własny marketing, co nie przeszkadza im utyskiwać na to, jak to małe budżety klienci przeznaczają na działania reklamowe. Gdzie agencja, w której pracowałem, niejednokrotnie przeznaczała większe budżety na własny marketing niż klienci, których obsługiwała, ale to inna historia. To jeszcze chciałem zapytać o to, czy częścią tego problemu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli pewnego rodzaju, nazwijmy to tak na razie, niezrozumieniem tego B2B przez agencję, jest to, że próbują przenosić, powiedzmy, metody planowania strategicznego właśnie z tego świata B2C na B2B? Czy tu dostrzegasz jakiś może związek z tym? Wiesz, to ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc, no bo musiałbym wiedzieć, jak to wygląda rzeczywiście w innych agencjach, ale z kontaktów, które, nie wiem, z doświadczenia takiego, które miałem i z tego, w jaki sposób firmy, agencje, w których pracowałem, podchodziły do komunikacji B2B, zdarzały się takie agencje, które miały sensowne podejście do komunikacji B2B, bo na przykład kojarzyły, czym jest ścieżka decyzyjna i czym jest buyer persona i pracowały nad tym, natomiast w większości to jest jakaś próba, mam wrażenie, przełożenia, wiesz, podejścia do B2C, sposobów tworzenia strategii, sposobów tworzenia egzekucji z B2C na B2B. No to jest, wiesz, mówienie czasami o tym, że mamy zrobić kampanię B2B na przykład, no, co jest, wydaje mi się, myśleniem naprawdę już takim, które powinno odejść, powinno się od tego odejść, o tak powiem, natomiast ono przez cały czas pokutuje, no, że trzeba zrobić kampanię dla klienta B2B. No. Kończąc powoli naszą rozmowę, chciałbym cię zapytać o to, jakie cechy jakości, cechy charakteru powinien przejawiać strateg, żeby dobrze wykonywać swoją robotę. To taki kawałek dla młodych adeptów strategii, którzy rozważają rozwój swojej ścieżki zawodowej w tym obszarze. Według mnie dwie rzeczy, naprawdę dwie kluczowe rzeczy, może trzy. Pierwszą rzeczą jest na pewno ciekawość i ciekawość świata, ciekawość tego, jak coś działa, niezadowalanie się prostymi odpowiedziami. Absolutna podstawa pracy stratega to jest według mnie ciekawość. Drugą rzeczą to jest otwartość na słuchanie, czy też umiejętność w ogóle słuchania, która pozwala się rozwijać. I to słuchania i konsumentów, tak bym to nazwał, i kreacji. I klienta oczywiście także. Umiejętność słuchania jest według mnie drugą kluczową rzeczą. I wydaje mi się, że trzecią rzeczą jest chyba pokora, wydaje mi się, która może być ciężka, szczególnie na początku. Ja tak na przykład miałem. Ja byłem przekonany, że ja wiem wszystko. No nie? I to było bardzo dalekie od rzeczywistości, naprawdę. I widzę młodych strategów czy strateżki, które wydaje się, że wiedzą wszystko. I to jest męczące trochę, naprawdę. To jest męczące trochę, bo z jednej strony to jest po prostu kwestia marnowania, mam wrażenie, czasu wszystkich na to, żeby nauczyć się czegoś. I ta pokora ta pokora jest według mnie też jest to trzeci kluczowy element w pracy stratega. I ja mam wrażenie, może nawet nie tyle, te trzy elementy to są może nawet nie tyle w takiej, wiesz, na co dzień w pracy, chociaż oczywiście też są ultra ważne, ale one to są takie cechy, które według mnie powinny pomóc i pomagają w rozwoju stratega. W tym, żeby się rozwijać jako ktoś, kto właśnie, no jest strategiem chyba, czy też strateżką, no po prostu gdzieś tam próbuje w coraz lepszy chyba sposób nakierować działania komunikacji marek na te cele, które ktoś tam stawia albo które w pewnym momencie już nawet sami strategowie stawiają.
Okej. Okay. Na zakończenie kącik czytelniczy, czy możesz polecić jakąś publikację, książkę, jedną bądź więcej, które były ważne jakoś dla ciebie w kontekście rozwoju zawodowego, rozwoju jako strateg? Tak, trzy książki, które były dla mnie ważne. Pierwsza tutaj chyba, nie wiem, czy jeszcze ktoś jest, kto tego nie czytał, ale oczywiście Byron Shark, który zmienił moje życie, to może za dużo powiedziane, ale na pewno wprowadził moje myślenie na temat komunikacji na zupełnie, no może na zupełnie to nie, ale na pewno na jakieś takie bardzo dobrze, na inne tory. Ale przyznam szczerze, że ja jak poznałem Sharpa, to było i to było całkiem ciekawe, bo pracowałem wtedy w agencji, która tworzyła love marki, czyli kompletnie przeciwna koncepcja do tego, co proponuje Sharp. I pamiętam, to może być ta anegdota, o którą ja poprosiłeś wcześniej, pamiętam, że właśnie jakim odzewem w ogóle, ja stwierdziłem, że mieliśmy takie spotkania comiesięczne, wewnętrzne w dziale strategii i właśnie wtedy stwierdziłem, że zrobię prezentację How Brands Grow. No i to była szokująca prezentacja, naprawdę. To w tej agencji była szokująca prezentacja, po prostu tam były prawie, że krzyki tam były, że w ogóle to jakieś bzdury kompletne, nie? Ale w końcu okazało się, że tak. Czyli w tym sensie to rzeczywiście było dla mnie zupełnie nowe podejście, czyli How Brands Grow oczywiście, absolutna podstawa. Z punktu widzenia B2B już, to bym powiedział dwie rzeczy jeszcze. To jest Sprzedawaj jak Challenger, czyli Challenger Sale po angielsku i cała seria książek Matta Dixona, które właśnie w świetny sposób opowiadają, czym jest propozycja wartości, jak ją tworzyć, czym jest insight komercyjny, czyli ten problem, o którym na początku mówiliśmy, jakie są tego konsekwencje pozytywne, jakie są konsekwencje sprzedaży bez próby znalezienia tego problemu, tego insightu komercyjnego. I to jest Challenger Sale, jest pierwszą książką, tam są jeszcze kolejne pozycje. Naprawdę z punktu widzenia komunikacji, ale także sprzedaży w B2B absolutny must have według mnie. I tak szerzej, trochę bardziej biznesowo, bo też mówiliśmy o tej specjalizacji na początku i książka, która na mnie zrobiła już bardzo dawno temu duże wrażenie, to są Ukryci Mistrzowie XXI wieku. To jest taka koncepcja Hermana Simona z Niemiec, takiego niemieckiego konsultanta w sumie też, który sformułował koncepcję Ukrytych Mistrzów, czyli właśnie totalnie wyspecjalizowanych firm, które dzięki temu, że są wyspecjalizowane, stały się wielkimi firmami. Stały się globalnymi mistrzami, tak? Takimi firmami, które, wiesz, idziesz do piekarni i widzisz sobie, nie wiem, czy się zastanawiałeś kiedyś nad tym, ale spójrz na to, polecam ci. Zobacz, jaką tam jest na przykład piec, ten, który tam się piecze chleb. To co to jest za firma? Co to jest za firma? I to najprawdopodobniej będzie taki ukryty mistrz, tak? Czyli taka firma, która tam produkuje jedną konkretną rzecz albo zajmuje się jedną konkretną rzeczą, ale robi to na całym świecie i jest tym mistrzem, po prostu. Czyli Ukryci Mistrzowie XXI wieku, Herman Simon, to jest naprawdę bardzo ciekawa koncepcja biznesowa, którą też wykorzystuję, zachęcając moich klientów do tego, że specjalizacja to jest ta ścieżka. Super, jak o tym powiedziałeś, przypomniał mi się też mój niedawny projekt, w ramach którego robiłem wywiad między innymi z firmą, która specjalizuje się w projektowaniu maszyn do gięcia stali dla przemysłu automotive. I tak sobie pomyślałem, matko, niesamowicie fascynująca sprawa, są dwie firmy na świecie, które to robią tak jak oni. Tak. Sobie żyć nie umierać. Pamiętam, kiedyś ja interesuję się piłką nożną, więc kiedyś był taki zespół Groklin, Grodzisk Wielkopolski. Co się okazało, że to była firma, zresztą jedna z trzech w Europie, teraz kupiona przez lidera na rynku, działającą już teraz pod inną nazwą, ale to był właśnie taki swego czasu taki polski ukryty mistrz, można powiedzieć. To była firma, która produkowała podkładki, a w zasadzie elementy wózeczków, fotelików samochodowych. Aha. I to było właśnie to, że masz specjalizację w firmę, która robi bardzo konkretną rzecz, ale robi to w skali globalnej, tak?
Okej. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby znaleźli się Krzysztofie na LinkedInie. Bardzo polecam, serdecznie sam śledzę. I zastanowili się nad tym, w czym chcą się specjalizować, jeżeli chcą się wyrwać z pułapki średniego biznesu. Krzysztof, przepięknie dziękuję za twój czas i wiedzę, którą się z nami podzieliłeś.